siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Szósty set. No wyczekaliście. Mamy nadzieję, że te 12 minut obsługi specjalnie nie zabiło was tego zainteresowania naszym dzisiejszym nagraniem. Mamy nadzieję, że nagranie będzie ciekawe, no i też się działo w tej plus lidze naszej. Znowu będzie to w takim formacie opisu kolejki, tyle tylko, że tym razem może trochę mniej będzie równowagi w tych naszych, powiedzmy, meczach, które będziemy omawiać, bo będą takie, na których skupimy się bardziej i takie, na których skupimy się mniej, ale postaramy się o każdym coś wspomnieć, tak jak poprzednio, ankiety, wybory MVP, to wszystko przed wami i oczywiście wiele więcej, no i oczywiście nasz, mamy nadzieję, fachowy komentarz do tych wydarzeń drugiej kolejki. No i jak widzicie, no ja już rozpocząłem transmisję tak już zwyczajowo, czyli Piotrek ze studia w Warszawie. Ze studia w Rzeszowie Filip Kurfanty, cześć. Jest i trzeci do Brydża, Kuba Lewandowski, cześć. Tak, trzeci do Brydża, a w zasadzie trzeci do 358 może, tak, albo do 1000, bo w Brydżu to jednak, wiesz, we czwórkę potrzebujesz, więc jeszcze musielibyśmy dostosować sobie jakąś jedną postać. No i właśnie, jak tutaj płynnie przejść z kart do meczu, który chyba był największą sensacją jak na razie tego sezonu. Można powiedzieć, że GKS Katowice rozdaje karty w plus lidę na razie w pierwszych dwóch kolejkach. Tutaj to jest jedna myśl, a druga myśl, że zagrali Szlema, a w zasadzie Szlema zagrał Kuba Jarosz. No i od tego meczu myślę, że możemy rozpocząć tę naszą analizę, no bo wydarzenie, biorąc pod uwagę te zapowiedzi przedsezonowe, no sensacyjne jednak, biorąc pod uwagę tę pierwszą kolejkę trochę też, no bo Asse Koresowie jednak poradziła sobie z Indykpolem na ZSM Olsztyn, no i wydawało się pewnie 99% widzów, że pójdą za ciosem, że nawet jeśli ten mecz z Olsztynem nie był takim meczem bardzo uporządkowanym i były tam problemy boiskowe, to w pełnym składzie z Jakubem Kochanowskim już, bo dołączył do drużyny Resowi, a Resowia będzie w stanie ten GKS pokonać, może niełatwo, ale jednak pokonać. A tutaj zdziwko, 3-0. No i można powiedzieć, że taki górniczy Kuba sportowy ograł Resowie, bo to w zasadzie jednoosobowa armata w tym meczu zachwyciła nas wszystkich. No tak, no niebywały występ Jakuba Jarosza, w sumie atakował więcej piłek niż obaj przyjmujący razem wzięci, czyli Jakub Szymański, Gonzalo Quiroga, a mimo tego znakomita efektywność, to ja bym chciał w tym meczu być Michael Maa, który dostawał piłkę i nie musiał się zastanawiać wiele, do kogo ma rozegrać, no i duży komfort pracy amerykańskiego rozgrywającego. No nie był to pokaz wirtuozerii Mikey Ma, jeżeli chodzi o zrównoważony rozkład ataku, bo tam zdecydowana większość piłek szła do Kuby Jarosza, ale to, co ja zawsze powtarzam i tam oczywiście, jeżeli macie jakieś bingo 6 seta, to to nawiązanie do ćwierćfinału w Tokio musi się pojawić, ale gra się po prostu tym, co działało, a po prostu GKS-owi działało właśnie Kuba Jarosz. No to w zasadzie trudno mieć pretensje do amerykańskiego rozgrywającego o to, że poprowadził grę w taki sposób. No a Kuba Jarosz to chyba nie jest jego pierwszy mecz przeciwko Resowi, który wypadł doskonale. No, fantastycznie. Sporo spotkań GKS powygrywał z Resowy generalnie w ostatnich sezonach, także to nie jest tak, że jedyna z wygranych GKS-u Katowice. Na początek poprzedniego sezonu 3-2 chyba, tak? Więc też ale wtedy Resowia wygrała chyba ten pierwszy mecz z Katowicami. Tak, to był chyba mecz otwarcia sezonu dla Resowi właśnie dla GX-y i zdaje się, że po tej breaku właśnie Resowia wygrała, tak mi się wydaje. Kuba, twoje myśli, spostrzeżenia? Moje myśli, spostrzeżenia są takowe, że wydaje mi się, że pierwszy mecz Resowi pokazał pewne problemy, które ten mecz trochę upuklił jednak, bo to nie jest tak, że Resowie weszła w sezon fantastycznie. Ja widziałem Resowie w Nowym Dworze, widać ją na razie w takiej dyspozycji, że to widać, że zespół nie jest kompletnie zgrany. Ja jestem daleki od jakichś tutaj pesymistycznych myśli, bo to druga kolejka sezonu. Natomiast wydaje mi się, że GKS wykorzystał to, czego nie umiała wykorzystać drużyna z Olsztyna, tak? Czyli nie potrafili tego rozchwiania Resowi, tego, że na razie daleki od dyspozycji jest Maciej Muzaj, wykorzystać. Fakt, że tym razem nie pomagał Budzki, bo go nie było, więc musiał tutaj szyć trzecim przyjmującym niejako na ataku trener Giuliani, natomiast generalnie wydaje się, że trochę zajmie Resowi jednak dojść do formy, bo to zespół z czołówki, który najwięcej zmienił w swoim składzie, prawda? Macie już ankietę, macie dwie opcje do wyboru, trochę podobnie jak z Uroszem Kowacewiczem w tym poprzednim meczu, gdzie w zasadzie no nie było innego kandydata. Po stronie zwycięzców, no to dajcie znać, czy wybieracie Kubę Jarosza, czy podstawowego atakującego GKS-u Katowice, bo to takie dwie opcje macie
do wyboru. Później te ankiety będą nieco bardziej zniuansowane i skomplikowane, bo akurat jest w zeszłej kolejce było tak, że gdy wybieraliście tę nagrodę MVP równolegle z nami do każdych ze spotkań, to mniej więcej to się pokrywało z opiniami komisarza, a teraz w tej kolejce już może być trochę inaczej, no ale w tym przypadku no, trudno wybrać jednak inną postać. No i tak, no i siłą rzeczy trochę ciąży nam ta narracja w stronę Asekoresowi, że chcielibyśmy porozmawiać o problemach Asekoresowi Rzeszów, prawda? No bo trochę tak jest, że w przypadku takich gigantycznych sensacji, niespodzianek, gdy drużyna można przegrywa z drużyną, która jest, no nie wiem, no jak to określił trener Grzegorz Sławy, tak? Jest nie najładniejszym kawalerem na imprezie chyba, jakoś tak to jakieś, takiego sformułowania użył. To siłą rzeczy ciąży to w stronę, tych Asekoresowi Rzeszów w tym przypadku, no ale jednak skupmy się na GKS-ie Katowice, bo ja tak obserwując ich grę miałem takie lekkie poczucie, że, znaczy czy lekkie, może mocne poczucie, że też przybudowany skład, ale jednak ten komfort przygotowań, który oni mieli, widać było po prostu na boisku. I zastanawiam się, czy jest dużo więcej przestrzeni dla GKS-u Katowice na grę dużo lepszą. I to jest, ciekaw jestem waszego zdania. Czy to jest tak, że GKS już w tym momencie dość szybko osiągnął taki bardzo już swój stabilny, dobry poziom i trudno będzie tam dołożyć więcej? No bo nie wiem, czy Kuba Jarosz jest w stanie zagrać lepiej niż Asekoresowi. Nie wiem, czy on powtórzy taki wynik przez cały sezon. Natomiast no, ja tutaj obiecałem Kaczmarczykowi z GKS-u Katowic, rzecznikowi, że wspomnę to na antenie, więc przepraszam trenera Grzegorza Sławego i cały GKS Katowice za to, że ja zwątpiłem przed sezonem, bo znowu to działa. Nie wiem jak, mam wrażenie, że szyją z materiału, który nie ma prawa aż tak dobrze funkcjonować, a jak na razie funkcjonuje spektakularnie. Tak, Michał Kaczmarczyk, pozdrawiamy jakby co, jak zwykle się nie znamy. Ja nawet pamiętam, jak rozmawiałem z trenerem Grzegorzem Słabym w Kobylante, to on właśnie mówił, że zwykle to z GKS-em tak jest, że ich się przed sezonem nie docenia. No to teraz też niektóre osoby ich nie doceniały, a na razie zaczynają z takiej perspektywy, że jednak te osoby, które mówiły, że GKS będzie walczył o utrzymanie, no to chyba na razie się nie zanosi po tych dwóch kolejkach. Myślałeś o tym, tak Kuba? Właśnie ja to myślę o tym, jak budujesz skład, jak dobierasz zawodników, bo są drużyny, które dobrały podstawowych graczy jakichś drużyn z dołu tabeli, a Katowice trochę poszły w stronę tego, że na przykład na środku wybrali rezerwowych z lepszych drużyn, prawda? No bo Hajny rezerwowy w Rzeszowie, Kania, który miał super momenty w zawierciu, ale generalnie grał mniej niż pozostali środkowi. Mariański dobiera... trochę też rezerwowy w Resowi, tak, przy Potterze? Dokładnie. Mariański, tak, rezerwowy w Resowi. Nie zawsze, ale w większości. Tak, Szymański, który w poprzednim sezonie został, ale nie grał cały czas. No dobierasz takich zawodników, którzy byli w drużynach drugoplanowymi postaciami, tak? Nie bierzesz podstawowych z innych drużyn. No i to jest pytanie, czy to nie jest lepsza metoda, tak? Że tutaj patrzysz, kto ma według ciebie dobry potencjał, ale nie jest wykorzystywany odpowiednio, bo na przykład są większe gwiazdy, większe nazwiska, które grają, które niekoniecznie mają większą jakość, ale grają, bo mają większe nazwiska. I wokół tego na przykład szukasz zawodników przed sezonem, którzy są za rozsądną cenę do wzięcia. No chyba to jest rozwiązanie, które się sprawdza, tak? Oczywiście nie ma co gloryfikować po dwóch kolejkach, natomiast widać, że chyba wyraźnie zarysowała się, jednak dół tabeli zarysował się w innej postaci niż z GKS-em Katowice. Tak, spodziewał, że po dwóch meczach 5 punktów Katowicianie będą mieć. I to z rywalami, o których się mówiło, że jednak no stawialiśmy ich wyżej, co tu kryć, tak? To nie jest tak, że w tym momencie mamy, nie wiem, prawo, czy zamierzamy wybierać się naszych typów, no bo zarówno Asekoresowie Rzeszów, jak i Trefl Gdańsk, no ja widzę no, wyżej w tabeli, cały czas widzę w tabeli, tak, na koniec sezonu. No może Kuba trochę to faktycznie takim manibolem zaśmierdziało, co? Czyli wiesz, takie solidne przejrzenie materiału, a może jest to, co właśnie pisze tutaj na czacie Marko Fu, na co zwarcie, może, że nie ma sensu dorabiać tej teorii. Może to wszystko faktycznie jest z biedy, czy też no po prostu bieda to może złe słowo, jak na kluby, które dysponują jakimiś tam milionami pewnie budżetu. Może niektóre mają tych milionów więcej, niektóre mniej, ale może faktycznie no na tle rywali z Ligi GKS Katowice takiego
takiego komfortu spektakularnego nie miał. No, no to też jest, faktycznie... też jest osiągnięcie, jeżeli mamy takie wskaźniki, niekoniecznie może w siatkówce, ale często w piłce nożnej się to widziałem, pojawiało, że masz określony budżet i dzielisz to przez liczbę zdobytych punktów. No to w przypadku GKS-u, jak napisał Marco Fu, no to wszystko z biedy przecież. No okej, może tam nie jest za bogato, ale trzeba te pieniądze umieć odpowiednio wykorzystać, żeby dany punkt kosztował odpowiednio mniej niż powiedzmy rywali, którzy mają z tego samego pokroju budżet na przykład. Tak, no nie ma wątpliwości, że jak na razie te punkty GKS-u Katowice zdecydowanie tańsze niż punkty AS Resowi Rzeszów, tak, biorąc pod uwagę, no niezależnie od tego, czy my mówimy, czy Resowia ma 10, 15 czy 20 milionów budżetu, no to na pewno kilkukrotnie jest to budżet wyższy niż GKS-u Katowice. No właśnie o tym meczu też bardzo dużo tutaj mówi taki komentarz, o którym wy wspomnieliście, my też zaraz może pokażemy grafikę, taki mamy skumulowany, już sobie w zeszłym sezonie już to praktykowaliśmy, więc może pokażę tę grafikę najpierw, ale dużo o tym meczu mówi to, że ratio punktowe GKS-u Katowice, ten zysku do strat, to nie jest moja ulubiona miara, ale to są 24 punkty. 23 punkty z 24 wygenerował tutaj Kuba Jarosz, więc w zasadzie cała reszta drużyny, łącznie sumując wszystkich zawodników, zagrała na plus 1. Czyli cała reszta drużyny zagrała na plus 1. I tak się zastanawiam, jakie inne spektakularne, i to też pytanie do czatu, jakie inne tak spektakularne mecze jak Kuby Jarosza wy pamiętacie? No ja pamiętam jeden, który Filip był na nim na pewno. Pamiętasz Grozera? Finał ostatni ze Skrom 3-0, tam 28 punktów czy coś takiego w 3 setach? Nie pamiętam ile punktów, ale mniej więcej ten sam rozkład zdobyczy punktowych czy tam ratio właśnie w stosunku do Jakuba Jarosza. Myślę, że to byłby porównywalny jakiś występ. Jakieś inne na pewno byśmy znaleźli, ale ja po prostu teraz nie pamiętam, więc nie będę. Ja pamiętam ten mecz jeszcze dlatego, że dostał Michał Bąkiewicz z zagrywką Grozera 130, także znokautowało chłopa, więc generalnie no, to było starcie no, z wielką siłą wtedy. Mhm. A mówiłeś, Piotrek, przedtem o tym, czy GKS ma jeszcze jakby miejsce na postęp, czy oni są już w swoim, powiedzmy, optymalnym momencie sezonu, to myślę, że warto tu przytoczyć to, co powiedział Grzegorz Słaby po meczu. Czyli, że tak naprawdę to oni nie mieli takiego 100% komfortu do przygotowań, bo cały czas kontuzjowany jest Tomasz Russo i bardzo późno dołączył do nich Gonzalo Quiroga, więc to są takie dwa ogniwa, które będą jakąś tam rolę na pewno w Gieksie odgrywać, którzy być może jeszcze będą w stanie zagrać trochę lepiej w przypadku Quirogi, albo w przypadku Russo coś po prostu do tej ekipy jeszcze wnieść, więc to też nie jest tak, że oni mieli super komfortową sytuację w przygotowaniach. No ja akurat sądzę, że raczej mniej niż więcej takich meczów Jakub Jarosz zagra jak ten z Jacek Oresowią, więc będzie musiał ktoś inny tam jeszcze dołożyć swoje wsparcie. Znaczy ja mam też takie poczucie, że i to też jest trochę taka teza dotycząca, wiecie, jak budować drużyny, to o czym Kuba, ty zacząłeś mówić, jak budować drużyny z dołu tabeli. I mam wrażenie, że GKS kolejny sezon zresztą z rzędu ma zabezpieczone przyjęcie. I wtedy to, wiecie, no tam z tym przyjęciem, no to wykorzystywanie tego przyjęcia i też bym nie przesadzał, jeżeli chodzi o to, jak bardzo to przyjęcie pomaga, no bo musisz mieć jakiś minimalny, taki satysfakcjonujący poziom, ale nie ma takiego prostego związku. W zeszłym sezonie Indyk Pola ZS Olsztyn był jedną z najlepiej ułożonych drużyn, ale połączenie dobrego przyjęcia i sprawnego, szybkiego, rozgrywającego to jest coś, co ten GKS już od kilku sezonów wyróżnia. Tak? I w zasadzie dokładnie jest to samo. I jak sobie spoglądam na inne drużyny, które też rywalizowały z drużynami przecież aspirującymi, nie wiem, do playoffów, jak sobie porównamy to z innymi drużynami, no to właśnie ten taki poziom ułożenia gry z na przykład bardzo mocnym filarem w postaci Mariańskiego i tym, że Szymański radzi sobie też dobrze, to są rzeczy, które pozwalają GKS-owi grać tę siatkówkę wizualnie ładną. Jak sobie pomyślimy, Skra problemy z przyjęciem, Resowia problemy z przyjęciem, AZS Olsztyn problemy z przyjęciem, Zawiercie trochę problemów z przyjęciem, w dole tabeli też, więc generalnie sporo drużyn w tym momencie jeszcze się bardzo w tej linii dociera, a GKS mam wrażenie, że to co nawet widać po tych statystykach, no to przyjęcie myślę, że no nie wiem, no wizualnie może nawet lepsze niż takie 54% i 22% perfekcyjnego, więc mówię, może taki sposób warto też czasem budować te drużyny z dołu tabeli. Znaczy, no tak, no to tu na pewno dobra robota na razie Majki ma, dobre spotkanie, wybraliśmy go chyba do naszej drużyny kolejki za mecz z Treflem Gdańsk, teraz też do niego ciężko mieć jakieś zastrzeżenia, bo po prostu korzystał z tego, co mu działało, więc na razie to Greg, jak sensownie
prowadzi, ale jednak chciałbym ich zobaczyć w jakichś spotkaniach, gdzie tak aż Jakubowi Jaruszowi żreć, jak to powiedział też trener słaby po meczu, nie będzie. Czyli na ile stać właśnie Gonzalo Quiroga, Jakuba Szymańskiego, bo to będzie dla mnie jeszcze dobra odpowiedź na to tak naprawdę z GKS, bo ja nie wierzę w to, że Jakub Jarosz takie spotkania będzie grał mecz w mecz, kolejka po kolejce. Bo wiesz, na przykład ja zawsze chciałem o to zapytać, bo ty, Filip, jakby byłeś w Kobylance, turnieju drużyny o zbliżonym potencjale, bo na razie mamy głównie starcia no jakby mocnych ze słabszymi w tej lidze i poza GKS-em Katowice wygląda to na dużą różnicę. No może jeszcze Lubin, Kuprum walczy. Natomiast jak to wyglądało z twojej perspektywy tam tydzień przed ligą, właściwie w podobnych składach już? Te mecze wyglądały na wyrównane, czy widać były pewne cechy, które się powielają już teraz w lidze? Bardzo pozytywnie wyglądało Kuprum. Oni akurat wygrali ten turniej, więc to by się zgadzało z moimi obserwacjami. Bardzo słabo względnie według tych przeciwników wyglądał Luk Lublin. To o tym też już mówiliśmy nieraz właśnie, że tamten turniej nie był zbyt optymistyczny pod kątem ich startu w lidze. Nysa wyglądała dużo lepiej w aspekcie przyjęcia niż to wygląda w na razie tych dwóch meczach plus ligi, bo na razie w przyjęciu to jest koszmarnie i na przykład Kamil Pasowski grał dużo lepiej niż w tych meczach otwarcia sezonu, a GKS generalnie pozytywne wrażenie zrobili, przy czym na przykład zdarzył im się set przegrany chyba z Lublinem bodajże do 14 czy coś takiego. Jest jakiś taki set przegrany do 14, gdzie bardzo kiepsko to wyglądało. Pozostałych raczej nie odstawali bardzo, tak bym po prostu powiedział, ale też nie była taka furora, jak to na razie wyglądało chociażby z Sekoresowią. Generalnie tam najlepsze wrażenie zrobił Lubin. No to trochę to się potwierdza. No o meczu Lubina, no to ze Skrą już mówiliśmy w tej kolejce, bardzo mocno powalczyli z Warszawą o punkty. No i dobra, no to GKS Katowice, no to w zasadzie Jarosz i poza tym no uzupełnienia składu, które no nie koszulki, bo to byłoby uwłaczające określenie, bo to po prostu jako drużyna GKS też wyglądał bardzo dobrze. Natomiast no co sądzicie o postawie Asekoresowi Rzeszów, bo no, to jest bardzo oklepane sformułowanie, ale powiedzieć, że demony wracają, to tak trochę tak to wygląda, że są drużyny, które na dystansie całego sezonu, nie wiem, przegrywają 4-5 spotkań i zazwyczaj te drużyny od samego początku grają już bardzo dobrą siatkówkę. No i tutaj, nie wiem, patrzymy sobie na Zaksę, patrzymy na Jastrzębski Węgiel, gdzieś tam Werbę Warszawa i te drużyny nawet projekt pomimo Warszawa. Tego, że... Znaczy, no to obecnie projekt, ale mówię jeszcze o tam sytuacji, gdzie to było Oniko i punktowali bardzo dobrze i nie masz dużo przestrzeni. Jeżeli chcesz być wysoko rozstawiony przed playoffami, no to powinieneś wygrać tych spotkań zdecydowaną większość. A tutaj tracisz już na samym początku no ważne punkty. Tak, tak będę bronił pod tym kątem, przepraszam, wchodzę ci w słowo, ale tracisz punkty, tak, ale przywołałeś drużyny, które w przyjęciu się prawie w ogóle nie zmieniły. Zobacz projekt Warszawa. Ta sama trójka. Zaksa, okej, dochodzi Szodzi, w Jastrzębiu dochodzi Kleveno, natomiast tutaj masz de facto dwóch z trzech nowych. Niby grali ze sobą Dero z Zatorskim, no ale nikt nie grał z nich z Czebulem, tak? Dero nigdy nie grał z Czebulem, Zatorski też nie grał z Czebulem, więc wydaje mi się, że to jest kwestia, która będzie musiała wyjść, bo nie da się ułożyć moim zdaniem tak szybko tej gry. Powiesz zawiercie, ok? Tylko tam masz kapitalnej furę Kowacewicza, to głównie chyba daje tę sytuację. Na dzisiaj w Resowi nikt nie jest w formie fenomenalnej, tak? Bo na przykład czy uważacie, że Facundo Conte albo Dawid Konarski są na teraz w optymalnej dyspozycji? Bo myślę, że gdyby z tej drużyny wyciągnąć Urosza, to mieliby problem, żeby zapunktować tak samo. Nie, no oczywiście, że nie są. I mówię, w ogóle jest tak, że te filary się chwieją, że większość drużyn ma jak na razie taki problem, że coś tam nie gra. A to prawe skrzydło nie gra, a to zagrywki trochę nie ma, a to przyjęcie rozchwiane, a to brakuje, nie wiem, jeden z liderów nie dowozi. No w tym meczu i zresztą w tym poprzednim, no to tak jak próbowaliśmy tłumaczyć Macieja Muzaja, tak teraz już nie ma wytłumaczenia dla Macieja Muzaja, bo ja jestem w stanie zrozumieć, że ktoś ma słabe parametry, jeśli chodzi o, nie wiem, jakość ofensywy w sytuacji, w której pełni rolę, nie wiem, pierwszej armaty. Wiecie, dostaje znacząco większość piłek, ale zadanie Muzaja wydaje się być relatywnie proste, tak? On jest bardzo, relatywnie niewiele piłek otrzymuje, jest mało pod prądem, mało jest pod grą. Gdy jest wybierany, to jest raczej wybierany jako zaskoczenie.
a mimo to sobie nie radzi. I ten skala tych błędów jest no, trochę przytłaczająca jak dla mnie. Jak na początek, no bo jednak mówimy o reprezentacyjnym atakującym. No to nie jest, wiecie, ułomek. To nie jest zawodnik, który, nie wiem, z pierwszej, drugiej ligi przychodzi. Ja nie mam na razie odpowiedzi na to, dlaczego, bo przecież też z Fabianem Drzyzgą grał. No to jaka jest odpowiedź na problemy Macieja Muzaja? No i wiesz, że on nie tak dawno grał dobrze w kadrze. Tak, i jeszcze nie tak dawno zastanawialiśmy się, czy to Maciej Muzej, czy Łukasz Kaczmarek pojedzie do Tokio, więc minęło raptem kilka miesięcy od tej sytuacji, gdzie niektórzy mieli jakieś tam wątpliwości. Zresztą no, w Rosji pierwszy sezon w Surgucie miał znakomity, przecież on był w czołówce statystyk w ogóle ligowych, gdzie pełnił rolę wyraźnego lidera zespołu i właściwie to na nim był oparty atak drużyny Chabibulina. Teraz w Rysowi jest tym bardziej niepokojące to, że oprócz tego, że gra słabo, to jeszcze szybko do niego stracił cierpliwość Alberto Giuliani. No to, to jest wędka, co? Tak jakbyśmy szukali określenia piłkarskiego, to taką wędkę dostał, bo nie było Jakuba Budzkiego. I to też może być problem Asseco Rysowi, czyli zdrowie Jakuba Budzkiego, o czym się też mówiło w kuluarach, że to nie jest zawodnik, który jest gotowy do tego, żeby grać od deski do deski wszystko przecież, tak? I wiecie, najpierw Dero, jakieś szycie z Czebulem, to mówię, to nie będzie, oczywiście, prawdę siatki słuchałem i tu się zgodzę. To nie wyglądało na przygotowane ustawienie. Nie wyglądało na coś, co by było trenowane. No bo, co, no tak, i to jest jedna chyba z przyczyn właśnie tak rozchwianej Asseco Rysowi, że mimo, że masz tych reprezentantów, masz względnie mało czasu, żeby ekipę przygotować do sezonu, to jeszcze nagle musisz improwizować, bo wypada ci drugi atakujący i kombinujesz z przyjmującym na pozycję atakującego. To nie jest tak na pstryknięcie palcami, że zacznie to świetnie działać. Zwłaszcza, że no, Fabian Drzyzga też wydaje się być po prostu w niezbyt dobrej formie i to tym bardziej jeszcze utrudnia płynność grania w ataku Asseco Rysowi. Właśnie, Muzaj miał czas na przygotowanie. Wiecie, to jest też tak, że oczywiście zgranie z Fabianem Drzyzgą, dogranie tych piłek tempa, okej, okay, to cały czas leży. No, Fabian Drzyzga nigdy nie był tym zawodnikiem, o którym można powiedzieć, że on wchodził do drużyny tak, że momentalnie od razu wszystko działa dobrze, bo to tylko chyba ci najlepsi tak mają, tak, że w zasadzie no, od razu mają na tyle, nie wiem, sprawność, dokładność w rękach, że są w stanie bardzo szybko dowiedzieć się, okej, okay, ty potrzebujesz tego tempa w takiej wysokości. Z Fabianem jest tak, że on jednak musi się doszlifowywać, tak? I to widać w kadrze, widać było w Rysowi w poprzednim sezonie, widać było we współpracy z Karolem Butrynem w poprzednim sezonie, było szereg tych. No i właśnie, i to jest dobry komentarz, który tutaj też został wyróżniony przez Filipa, zdaje się, że czy on właśnie, czy Muzaj faktycznie do tej pory wszędzie, bez wyjątku, Maciej Muzaj pełnił rolę zawodnika, który musiał grać bardzo dużo, musiał być ciągle pod grą. To myślicie, że to jest tak, że on może to, i może to w połączeniu tutaj też z komentarzem o psychice, że już się bał atakować, to myślicie, że to jest kwestia mentalna? W sensie, czy to jest kwestia psychiki w tym momencie? Że nie czuje zaufania? Myślę, że jeżeli by tak było, to trochę Giuliani mógłby go jeszcze bardziej pogrzebać tak szybko, właśnie jak to powiedziałeś przed tym wędką, ale Kuba, bo ci wszedłem w słowo. Ta piłka, 19 rok w kadrze, którym on wyglądał moim zdaniem bardzo dobrze, był pierwszym atakującym w turnieju do Tokio i na Mistrzostwach Europy i on był trzecią opcją w ataku. Przecież najwięcej piłek dostawał najwięcej Leon, potem Kubiak. Muzaj dostawał piłki, które były często właśnie zaskoczeniem, szczególnie pamiętam mecz z Francuzami 3-0, gdzie on dostawał piłki zawsze na lotnym bloku, więc wtedy też, ale wtedy 19 rok, to był jego sezon, kiedy on grał w Rosji? Nie, to był sezon jeszcze po Gdańsku, a przed Rosją chyba. Gdzie on wyglądał bardzo dobrze, tak? I jakby no, bym był daleki tutaj od stwierdzeń takich, że to jest tylko ta zasada. Fakt, że tak było w Gdańsku, tak było w Jastrzębiu i tak było w Rosji, zostawał dużo piłek. Ale czy to jest jedyny sposób? No bo co, w kadrze w sezon kadrowy dramatyczny. Liga Narodów, dramat. No to, a przecież wychodził na boisko w różnych konfiguracjach i były takie założenia, jakie on miał dostać dużo piłek, a na przykład nie wiem, czy to było z Japonią, czy z kimś tam, 10 piłek w pierwszym secie, 7 źle. Też mówiliśmy o tym, że może Alberto Giuliani będzie wiedział, jak odkopać tamtego Macieja Muzaja i teraz zastanawiam się, być może Giuliani zauważył, wiesz co, twoja technika ataku jest taka, twoja technika na biegu do piłki jest taka, moim zdaniem jak zaczniesz to robić inaczej, to zacznie to funkcjonować i wróci dawny Maciej Muzaj. Może być tak, że w mecz z GKS-em Katowice było założenie, że będziesz robić tak i tak, po czym wychodzi Maciej Muzaj na boisko, pierwsze 4-5 akcji,
kilku, które nie pozwalają mu kończyć ataków. Nie skończył kilku ataków, więc się Giuliani wkurzył. Stwierdził, że to nie ma sensu. No, albo grasz tak, jak się umawialiśmy, ja w ciebie wierzę, albo robisz to po swojemu, nie kończysz ataku, więc sorry, ja wolę sobie wykorzystać kogoś innego. Może właśnie, tu jest problem. Właśnie, bo tak moglibyśmy jeszcze pewnie długo, długo rozmawiać o tym meczu, a jeszcze mamy kilka spotkań do omówienia, ale to nie było... Musimy osobne odcinki o każdych meczach robić. Wiecie, no w sensie, jakbyśmy się z tego utrzymywali, albo jakbyśmy mieli większe zasięgi, to może byśmy poszli w to, ale jeszcze daleko, daleka droga do tego. To nie jest tak, że Maciej Muzaj był jedynym problemem Asekoresowi Rzeszów. No to bo, też. Bo tak moglibyśmy próbować się, nie wiem, to budować tę narrację wokół Macieja Muzaja, ale tak samo rozchwiany Sam Dero. I jako, mówię, słabe jako przyjęcie całość, Rysowi generalnie. Tak, jako całość linia przyjęcia wygląda cały czas źle. No i w zeszłym sezonie tak się mówiło o tym, że ta Rysowia ma być taka rozchwiana i pamiętacie takie tezy na początku sezonu podnoszone przez, co po niektórych, że Rysowia już tego przyjęcia mieć nie będzie. Udało się to ogarnąć, udało się to posprzątać i na przykład Klement Czebul miał taki moment, w którym oczywiście jemu się zdraz na jakiś czas zdarzały takie babole w przyjęciu, że gdzieś tam sęki leciały, ale no, tak statystycznie i wizualnie wyglądało to już przyzwoicie, tak, z przyjęciem na przykład na palce. No i to jest też kwestia Pawła Zatorskiego, bo nie można o nim nie wspomnieć, prawda, no bo to nie jest tak, że, nie wiem, uważacie, że Semeniuk i Śliwka to zawodnicy o, nie wiem, dużo lepszym przyjęciu niż Sam Dero i Klement Czebul? No nie, ale wiesz, od igrzysk Paweł jest w słabej formie, w sensie na igrzyskach jeszcze było bardzo dobrze, a już Mistrzostwa Europy, nie ukrywajmy, nie wyglądały tak dobrze. Więc to w jakiś szczególny sposób mnie nie dziwi. Dużo wpuszcza zagrywek. No i to mówię, no to nie jest też maszyna. Myślę, że on do formy dojdzie w swoim czasie, natomiast na początku sezonu tej formy absolutnie nie ma i na pewno też to tej linii przyjęcia nie spaja. To może Potera, nie wiem, może to by było w stanie może odrobinę pomóc, albo chociaż dać odejście Pawłowi Zatorskiemu, no bo po prostu dać im trochę czasu jeszcze. Tak, albo po prostu dać im trochę czasu. Nie, bo to jest dość chciałem powiedzieć, Piotr, to co ty już powiedziałeś, że Rysowia pierwsze dwa mecze poprzedniego sezonu wyglądała słabo w przyjęciu, po czym z biegiem czasu zaczęła ta formacja wyglądać, nawet mnie pozytywnie zaskoczyła jakość przyjęcia Rysowi wtedy. Dokładnie, więc będzie lepiej, na pewno będzie lepiej, GKS już jest w dobrym miejscu, jeśli chodzi o swoją pozycję sportową i na pewno te 5 punktów po dwóch kolejkach to jest... o 4 mniej niż pewnie można byłoby się gdzieś tam w optymistycznym scenariuszu, no nie wiem, zakładać, przewidywać, obstawiać. No i o tym meczu już tyle, więc Rysowia Rzeszów ma bardzo dużo pracy, ale myślę, że są tam zawodnicy, którzy na pewno poradzą sobie z tym, żeby tę drużynę doprowadzić do porządku. No tutaj na niedoświadczonych na pewno nie trafiło. No i teraz przechodzimy do drugiego meczu, już nie w kategorii sensacji, więc teraz przechodzimy do takiej puli spotkań, o których powiedziałbym, że to były spotkania z emocjami. Szósty set. No i tak trochę niechronologicznie, ale tak mi się wydaje, że może pójdziemy tym takim torem niedzielnym, czyli Tref Gdańsk kontra Alurą CMC Warta Zawiercie. Bo były takie dwa spotkania, jeszcze PGS Krajnik Pola ZS Olsztyn, na tym spotkaniu też oczywiście się skupimy. I to wcale nie dlatego, że wybieramy mecz Resowi Gdańska i AZS Olsztyn, dlatego że ja kibicuję Olsztynowi, Kuba Tryflowi, a Filip Resowi. Ale no to były mecze też, w których było tych emocji zdecydowanie najwięcej. I pomimo porażki 1-3, ja osobiście oceniam postawę Gdańska na zdecydowanie już lepszą, tak? Ale ciągle z pewnymi problemami. No jakie te problemy Gdańska były, które spowodowały, że wynik jak na grafice, czyli 1-3, wyrównany mecz, bo to są takie mecze, to był taki mecz, w którym naprawdę szły ciosy i było bardzo dużo walki, ale finalnie no jednak Zawiercie no 3 punkty przywozi i było drużyną lepszą, może nie bardzo, ale na pewno lepszą. Dam ci, Kuba, głos, ale ja tylko sobie zażartuję, że były dwa problemy. Uroś i Kowacewicz. Kuba, jak to oceniasz? Wyciszone jest. Myślę, że nie jestem już teraz będę mówił głośno. Tych problemów jest więcej niż pewnie tylko Uroś. Pomógł Lipiński, bo ten brak jego w pierwszej kolejce powodował, że atak jest miękki, no, ale wrócił w stylu takim Dużo lepiej zaprezentował się Mateusz Mika, bo Lipiński dał siłę ataku, ale jeżeli chodzi o czy skuteczność czy efektywność, to jej trochę brakowało.
No i wyraźnie brakuje na razie prawego skrzydła, tak? Bo zaczął Gdańsk parą Kozub Sasak. Ona dociągnęła w dużej mierze pierwszy set jeszcze, no ale potem już zdecydował się na roszadę. Przepraszam, zaczął Kampa z Sasakiem. Potem wszedł na chwilę Kozub, a na końcu został wlazły z Kampą. I wydaje się, że to jest takie docelowe dalej jeszcze ustawienie Gdańska. Natomiast co się rzuca na pewno w oczy w grze Gdańska, to jest trochę tej miękkiego ataku. Bardzo dobrze pracowało oczywiście też Aluron na siatce. Zobaczcie, 27 razy dotykali piłkę w ataku, prawda? 12 bloków, 15 wybloków. No i to było coś, co wydaje mi się nawet wizualnie widać w grze Gdańska na tym etapie, czyli brak takiej brutalnej siły. I co z tego, że to organizacja jest całkiem dobra, co z tego, że super się wprowadził Mateusz Mika, jak brakuje odejścia w postaci drugiego środkowego, bo tak, mordy zmieniony przez Urbanowicza, Urbanowicz nic nie dał, mimo że wrócił promieniony chwałą najlepszego środkowego mistrza świata, to Wiktor Reissner sobie z nim poradził. No i mówię, Sasak był, wszedł w lazły, a obaj nie dali chyba tyle, ile powinni dać, bo to, że zagrali na poziomie Dawida Konarskiego, to jedno, no ale nie było nikogo takiego jak Urosz, tak? No tak, myślę, że Lipiński jeszcze nie dojechał ze swoim poziomem do takiego stylu, jak to było w zeszłym sezonie jeszcze, no ale jak główny problem zaczynam dostrzegać właśnie w Kevinie Sasaku i Mariuszu Blazłym, którzy na razie bez błysku zaczęli ten sezon, no i to będzie duży problem, jeżeli oni nie będą grać po prostu lepiej. Do tego spodziewam się, że jednak, tak jak tu widzimy na komentarzu, słabutki środek Gdańska, no to generalnie też spodziewam się tam dużo większej jakości, o ile może do Pablo Carrera mieć ciężko jakieś większe zastrzeżenia, o tyle no też to, że on się dał zablokować, błąd w ataku, 30 parę procent efektywności ataku, no to nie jest najlepsze jeszcze odejście w postaci Argentyńczyka. I Bartomej Mordyl prawie pusty przelot w tym meczu, tak samo właśnie Karol Urbanowicz, pewnie potrzebuje trochę czasu po mistrzostwach, no ale kilka mankamentów trefla wyraźnych się pojawiło. No i właśnie, i to pamiętacie z poprzedniego odcinka, może nie pamiętacie, bo tych naszych test, które wygłaszamy, jest bardzo dużo. Ale no Marcin Janusz potrafi kreować swoich atakujących. To bez wątpienia, tak? Tak jak w zeszłym sezonie wyglądało to tak, że nie wiem, Kampy atutem raczej było granie środkiem przede wszystkim w poprzednim sezonie. Ta współpraca z Al-Hasdadim czy Budzkim, no to w zasadzie została doszlifowana na końcu, więc to jeszcze nie jest taki samograj. A nie wiem, czy okej, bo Kevin Sasak to jeszcze wydaje się być taki zawodnik w stylu, jeżeli chodzi o warunki fizyczne, no który ma potencjał na to, żeby na takiej piłce trochę wyższej grać, ale Mariusz Blazły już w poprzednim sezonie bardzo mocno był ratowany jednak tempem gry. Tak? I to bardzo pomagało Gdańskowi. W tym momencie ani Kozub, ani Kampa tego tempa gry do końca odtworzyć nie potrafią, więc może, nie wiem, no zobaczymy, może to już jest ten rok, w którym... Jeszcze dużo rzeczy takich było w tym meczu, wiesz co, że co musi budować zawiercie, długie akcje, prawie wszystkie długie akcje wygrało zawiercie, gdzie były ponawiania 3-4 razy, gdzie nawet jeżeli Gdańsk pracował nie najgorzej w danej akcji, no to i tak finalnie zdobywało punkt zawiercie, nie wiem, czy Urosz wciskał, czy właśnie, coś, to bo... było tak. Tak, bo wiecie, bo tak, żeby, bo to znowu, tak brzmi jakbyśmy my się tutaj znowu, nie wiem, może nie znęcali nad tym Gdańskiem, albo nie doceniali. To był solidny mecz. To był moim zdaniem jedno z lepszych spotkań jak na razie rozegrane. Było to spotkanie równe. Było to spotkanie, w którym no może trochę brakowało faktycznie, tak jak ty Kuba mówisz, siły ciosu, bo trochę się męczył Konarski, trochę się męczył Conte. Różnie bywało właśnie z tym prawym skrzydłem, ale to były długie, przedłużone akcje. No i jednak w tych długich, przedłużonych akcjach, którymi Gdańsk potrafił w zeszłym roku zamęczać rywala, no to tutaj po prostu im brakowało odrobinę, tak? Więc to nie jest tak, że Gdańsk moim zdaniem zagrał bardzo źle i ja uważam, że na pewno postęp widać względem tego meczu z GPS. Były też indywidualności, bo był Urosz Kowacewicz, ale też trzeba pochwalić Mateusza Mikę, który oprócz tego, że najwięcej razy atakował i robił to dość skutecznie, to jeszcze najwięcej razy przyjmował, czyli próbowali zawiercianie go w przyjęciu zamęczyć, a to im się nie udało, bo Mateusz Mika po prostu zagrał dobre spotkanie. Tak, i no i to jest bardzo duży plus dla Gdańska i wiecie, no to można budować też system ataku, system ofensywy skonstruowany tak, że to prawe skrzydło jest mniej obciążone. Więc myślę, że Lipiński w gazie jeszcze większy, bo na pewno jeszcze ma rezerwy i taki Mateusz Mika, no to już jest coś, na czym na pewno bardzo solidnie można budować.
Natomiast no właśnie w zeszłym roku też ten Gdańsk dość cierpliwy był w tej ofensywie. Tam właśnie sporo ponowień, sporo nabić, gdzieś tam ta kontrola ataku była ich atutem. No w tym meczu no jednak ta siła, no brutalna dość siła bloku zawiercia ich zgasiła. Były takie momenty, w których po prostu no, trochę byli przestraszeni tą sytuacją, że w trudnych sytuacjach po prostu bardzo dużo błędów popełniali. No a kto w zawierciu? No, jakbyśmy dali na okładkę Urosza Kowacewicza znowu, to chyba też nie byłoby to jakieś, nie wiem, przerysowanie. O tak. No na pewno. Kolejny znakomity występ Serba i tylko się można zastanawiać, na ile mu starczy sił, bo na razie to jest główny koń pociągowy zawierciańskiej ekipy. Trochę odstaje od niego Facundo Conte. Na pewno nie gra na jego poziomie. Chociaż nawet pomimo tego kiepskiego początku spotkania w Gdańsku, no to później jak już wszedł na boisko Tavares, to Conte na moment zaczął wyglądać bardzo dobrze, po czym znowu trochę zgasł, ale przybłyski są. Tutaj piszecie, że poznajcie się nad Kolakowiciem, który sabotuje w wyjściowym Cavannę. Może trener Kolakowicz po prostu uznał, że na ten moment jeszcze Cavanna jest bardziej zgrany niż Tavares i stwierdził, że może jednak Cavanna jeszcze chwilę mu pociągnie, a potem już zaczniemy stawiać na Tavaresa, ale sytuacja zaczęła się wymykać. Gdańszczanie wygrali pierwszego seta. Stwierdził, że trzeba zaryzykować Tavaresa. No i akurat tu Tavares moim zdaniem odmienił ten mecz. Nie tylko tym, że chociażby Conte się trochę odblokował w ataku, no ale też przede wszystkim w drugim i trzecim secie przy jego zagrywkach pojawiły się kilkupunktowe serie, które pozwoliły zawiercianom odskoczyć i kontrolować te partie, także no zmiana, można powiedzieć, kolejna majstersztyk Kolakowicza, bo też go chwaliliśmy w pierwszej kolejce, że zrobił dobre zmiany, chociażby z Piotrkiem Orczykiem, więc na razie ciężko się do Kolakowicza przyczepić. Obstawiam, że ta koncepcja z Cavanną niedługo się skończy i to właśnie Portugalczyk już będzie prowadził grę Alurano CMC. Ankieta wystartowała. Urosz Kowacewicz, Miguel Tavares, Miłosz Zniszczo, a może ktoś inny jeszcze, tak Reisner się nasuwa, bo bardzo udany debiut. Tak. No właśnie, Kuba, Maxi Cavanna, no trochę też dzięki no, słabej postawie Argentyńczyka, Trep Gdańsk tego pierwszego seta wygrał w miarę komfortowo. No i zmiana Tavaresa bardzo dużo energii dała i właśnie to jest atut tych rozgrywających wszechstronnych, że w każdym elemencie potrafił pomóc, no i właśnie Tavares to zrobił. No tak, to jest ciekawe, że zawiercie wygrało o niego rywalizację, bo dużo miał ofert. No i od początku pokazuje, po pierwsze to, że dysponuje chyba z rozgrywających najlepszą zagrywką. Bardzo dużo serii, które męczyły Gdańsk. Do tego może upraszcza grę momentami, bo jednak mocno wykorzystuje Urosza, natomiast no to, co powiedziałeś na samym początku, zacznijmy od tego, żeby być skutecznym i jeżeli to wystarczy, tak wygrywamy mecz, no to 3 punkty w tabeli się liczą. Czy tutaj jest ogromny komfort jednak trenera Kolakowicza z tym składem, jaki ma, natomiast co chcę powiedzieć jeszcze, to że Kowacewicz na razie zjada ligę, w sensie to na razie 2 kolejki, ale no w porównaniu do innych transferów, no to jest przepaść, tak? Przychodzi ktoś, kto jest absolutnym szefem, tak? I ja zwracę uwagę na jedną rzecz. On ma 50% efektywności. Już abstrahując od skuteczności, on przy ogromnej liczbie ataków jest, prawie w ogóle nie myli się, ani nie jest blokowany. Może jest tak, że nasz blok się do niego dostosuje, ale zwróć uwagę na wszystkich innych zawodników, którzy przychodzą do ligi, nie wiem, Defalco przychodzi do ligi, kto jeszcze przychodzi do ligi, taki przychodzi na myśl z nowych zawodników. Sam Dero, ale on już był w tej lidze, tak? Ale z takiej, gdy przychodzą pierwszy raz, to każdy na początku musi, moim zdaniem, dostosować się do innej wymogów ligi, tak? Bo nie ma takiego wejścia jak w masełko. No a tak, tutaj no bo, jest wejście jak w masełko. Bo tak trochę ten, trochę by to, wiecie, sugerowało, że może jednak tej dużej różnicy pomiędzy ligą rosyjską a włoską a polską też nie ma, tak? No bo gdzieś to jest bardzo często podnoszony argument, że to są ligi inne, tak? To są ligi po prostu troszeczkę innej charakterystyce i tak jak mówisz, no myślę, że Defalco też może sobie myślał, jeszcze od meczu AZS-u ze Skrą pomówimy, ale ja myślę, że on też miał takie wyobrażenie, że tam wiecie, tam Liga Polska, że okej, okay, że może i solidni tam gracze grają, mistrzowie świata, no ale włoska to jest, wiecie, jak ja sobie radziłem we włoskiej, to będę sobie dawał radę tutaj. A Urosz sobie odpoczął w Chinach, przygotował się. Może to, że miał trochę słabszą formę na Mistrzostwa Europy, to też było już, wiecie, tak budowanie pod początek sezonu, ale tak, no, nie da się ukryć, że Urosz Kowacewicz jak na razie
no przerasta tę ligę i jest, myślę, że lepszy nawet niż się spodziewałem. Znaczy ja chcę zobaczyć go też, wiesz, w starciu na przykład z Nowakowskim na bloku. Z takimi absolutnymi, wiesz, świrami bloku, bo wiesz, jak widziałem go na przykład w meczach z Polską na Euro, no to jednak nasz blok sobie jako tako z nim radził. Już nie mówię, szczególnie w meczu o trzecie miejsce, tak? Więc jestem, mówię, bardzo ciekawy starcia z takimi kozakami totalnymi. Śmieję się, bo widzę, że się na czacie druga impreza rozkręca. Tak. No, więc mówię. Nie, tak, a tak poważnie to jakby w tle gdzieś waszej dyskusji zacząłem się zastanawiać, który zawodnik tak z buta i z futrynami właściwie wszedł do Plus Ligi. Zacząłem myśleć na przykład, nie wiem, Grozer. On się długo rozkręcał w Resowi chociażby. Facundo Conte przyszedł z kontuzją, więc też długo się pasowywał w naszą ligę. Milad Ebadipur, faktycznie jakieś inne duże gwiazdy. Wydaje mi się, że może najprędzej bym się skłaniał ku mocnemu startowi Zachsy de Giorgiego, czyli tam i Toniutti, i Dero, i tam był wtedy chyba Konarski na ataku. Tili, chyba Zatorski w tym sezonie razem z De Giorgi. Nie jestem pewny, czy Zatorski przed razem z De Giorgim, ale ta Zachsa od samego początku generalnie wyglądała dobrze. Od pierwszego ale sezonu z De Giorgim już wygrywali fazy zasadnicze. Szeps moim zdaniem też nie do końca, bo on też przychodził po kontuzji w Rosji, więc wydaje mi się, że to nie był taki start z wysokiego C. Tak mi się coś kojarzy. A, tak, Salvador Oliva, okej. Okay. Oliwa, no tak, faktycznie. On zachwycał od samego początku, po czym zgasł trochę. Tak, Oliwa fantastycznie, dobry ale... Może Łasko jeszcze zgraja, dobrze wygląda od początku? No spora ta zgraja zawodników z Ligi Francuskiej zazwyczaj się docierała. Tak, bo z Bentarą tak było, z Hadrawą tak było. Iwowicz też chyba jakoś bardzo nie zachwycał od samego początku. Jimenez chyba nie zaczynał jakoś fantastycznie, pamiętam, że tak mówiliśmy, że nie wiem, czy pamiętacie, że trochę za miękki. Czy ale to ja myślę bardziej o jakichś takich powiedzmy gwiazdach, czy typu właśnie Uroš Kovacevic. No, Jimenez ale nie przychodził słusznie, Sejet, tak, gwiazdy. Sejet. Ale inna tak, pozycja. Sejet, Antiga. A, no i wiecie, jeszcze pytanie, na ile Uroszowi Kovacevicowi z jego specyfiką ataku i tą taką inteligencją boiskową, na ile właśnie no, może trochę mniej przeszkadza brak zgrania z rozgrywającym też, może to jest też jego atut, że on z każdej piłki coś potrafi zrobić. A niektórzy zawodnicy jednak potrzebują tych piłek wycyzelowanych troszeczkę bardziej, trochę bardziej dopieszczonych. No ale tak czy inaczej, Aluron CMC z kompletem punktów po dwóch meczach i dwóch meczach niełatwych na pewno, bo ani ten mecz ze Ślepskiem, ani ten mecz z Gdańskiem nie był na pewno łatwy. Nawet widać to było po wynikach setów zresztą. No ale te sześć punktów, no to bardzo duży handicap. No i gdyby przy tych dwóch meczach tych punktów było na przykład, nie wiem, cztery, albo trzy, no to też nie byłoby bardzo dalekie od obrazu spotkań. Ale wiesz, daje dużo spokoju. Tak, daje bardzo dużo spokoju, no i pokazuje też siłę mentalną, tak, że Aluron CMC jak na razie wygląda na boisku, są gotowi na walkę, są gotowi na grali z drużynami z podobnej grupy w poprzednim sezonie, tak, bo jednak gdzieś podobne miejsce przed, no może nie przed playoffami, ale 6, 7, 8 i widać, gdzieś tam walczyli o podobne miejsce, więc widać, że poszli krok do przodu jednak względem tych drużyn. To pewnie po transferach było oczekiwane, no ale wiadomo, nasza liga nie jest oczywista. No i 38 młodość Miłosza zniszczyła. Denis Kaliberda. Co prawda zagrał tylko jeden mecz, ale na 66% skuteczności. No o, tak. Jeszcze jedną postać pamiętam, Gavin Schmidt, który do momentu tak. się rozkraczył, to tę ligę no, ogrywał tak, jak Leon ogrywał ligę włoską. O tak. Mniej więcej taki poziom był, no ale się rozkraczył, więc jak tutaj komentarz Arnasi, że nieważne jak się zaczyna, a ważne jak się kończy. Jak na razie zaczyna dobrze Aluron CMC, warta zawiercie. No i też Arnasia wcześniej słusznie zauważyła, że zawiercie też rewelacyjne zaczęło poprzedni sezon, po czym trochę zgaśli. Mi się wydaje, że to była trochę wina koronawirusa, ale zobaczymy jak będzie teraz, czy z biegiem sezonu trochę im parę nie zabraknie. Dobra, no to teraz kolejny mecz. Indyk Pola ZS Olsztyn, czy w zasadzie PGS Grabełchatów u siebie podejmowała Indyk Pola ZS Olsztyn? Szósty set. Kończymy ankietę, 65%, 68% Uroš Kovacevic, 32% Miguel Tavares, więc byli wśród was ludzie, którzy też docenili to, jak odmienił grę zawiercia Jurajskich Rycerzy. Właśnie Miguel Tavares, którego nawizujemy, że już niedługo powinien tego Maxi Cavané wygryźć.
No i właśnie, 17.30 w niedzielę Indyk Pola ZS Olsztyn zaczyna swój mecz wyjazdowy z PGS Crew Bełchatów. Mijają dwa sety i ja myślę sobie, że już nie mam ochoty i nie mam siły tego oglądać. Ale już się zastanawiamy, kto za Marco Bonitte. Tak, już się zastanawiamy, kto za Marco Bonitte, ale dałem jeszcze szansę, no i dobrze, że dałem tę szansę, bo ten trzeci i czwarty set w wykonaniu Indyk Polu AZS-u już wyglądały dużo, dużo lepiej, no ale zanim o tym trzecim i czwartym, no to zacznijmy od tym, co działało i czy cokolwiek działało w Indyk Polu AZS-ie Olsztyn w tych dwóch setach pierwszych. To był w ogóle mecz drużyn, które mają bardzo słabe przyjęcie na początku sezonu. I to było dużo grania na wysokiej piłce. Taki mecz trochę ze starych czasów. Może nie tak pradawnych jak 2004 rok i te świece, no ale był to mecz gry na wysokiej piłce. No i mecz, który na wysokiej piłce świetnie prowadził sobie Atanasijewicz, który gdzieś tam po tym jak pierwszym meczu Lubin go jednak trochę zweryfikował, jeśli chodzi o efektywność. Tak w tym meczu ciężko się do gry MVP przyczepić, bo myślę, że tytuł słuszny. Już nawet nie chodzi o tę serię zagrywek w tiebreaku, które jakby przypieczętowały zwycięstwo, ale generalnie no, występ bardzo pozytywny, co jest na pewno dobrym asumptem dla Skry. Jeżeli chodzi jeszcze, co może cieszyć się na pewno w Skrze, to jest to, że inny Ebadipur się pojawił niż rok temu w zespole. No tak, na pewno lepszy start Ebadipura. Z kolei chociażby Atanasijewicz, mam wrażenie, że trochę zagrał dwa spotkania i to też po części dzięki niemu, a AZS się odbudował, bo on po dwóch dobrych pierwszych setach, potem w trzecim i czwartym już tak dobrze nie grał i dopiero na piątego odpalił armatę chociażby i w ataku i z pola serwisowego, także no nierówne spotkanie na pewno Serba, chociaż finalnie to MVP dla niego myślę, że całkiem zasłużone. Do tego trochę posypało się przyjęcie w Skrze po pierwszym secie. Statystyki no, bardzo spadły. Oprócz tego, nie wiem, wydaje mi się, że może powrót na boisko Jana Firleja tutaj mógł skomplikować właśnie skrzegranie, bo dość niespodziewanie dla mnie Marco Bonita zaczął z Karolem Jankiewiczem, czyli z rozgrywającym, który kończył mecz z Jaseko Resowią w pierwszej kolejce. No ale to nie wypaliło. Wszedł Firlej i chyba już bardzo w porządku spotkaniu rozegrał i utrudnił pracę Bełchatowskiej Skrze na bloku. Nie wiem, jak ty uważasz, Piotrek, ale na razie Bonita losuje trochę chyba i losuje, kto wychodzi i co się dzieje. Ja mam wrażenie, że gdyby to był człowiek, który wcześniej pracował w Plus Lidze, to w życiu nie wystawiłby Karola Jankiewicza. W sensie, że byłby tak utwierdzony co do jakości Jana Firleja, że po prostu by takiego ruchu nie zaryzykował. A że jest Marco Bonita, który może nie do końca zna realia grania Plus Lidze i tego, co prezentował wcześniej Jan Firlej, po prostu stwierdził, że to spróbujemy z Karolem Jankiewiczem. Takie jest bardzo odważna moja teoria. Nie, no to jest trochę łatwiejsze. Po prostu no nie w pełni zdrowia Jan Firlej. Ale to nie jest tak, że on jest od kilku lat właśnie w sensie nie w pełni zdrowia z tymi problemami swoimi? Trochę tak, no i to też chyba tak obserwując też ten jego poziom gry w zeszłym sezonie, to tak było dość mocno widoczne, to jego falowanie, że ta góra-dół, mecze dobre, barwa GKS-u, mecze słabsze i no i niestety no taki problem, no nie wiem, no dobra, ja nie będę mówię, nie chcę mówić, no bo to jak widać jest w stanie grać bardzo dobrze i myślę, że gdyby nie Firlej, to nie byłoby tego punktu AZS-u z Bełchatowem i nawet jeżeli on tam tę końcówkę trzeciego seta prawie położył, tak, no jednak zagrał, no myślę, że dał bardzo dużo energii, świeżej energii. Świetnie tak zaczęła wyglądać, mem, nie? Tak, świetnie zaczęła wyglądać współpraca ze środkiem też, z Butrynem to wyglądało bardzo solidnie, było zupełnie inne tempo gry, zupełnie inna energia i mówię, no to taki lekki zaczyn. No AZS albo będzie grał z Firlejem, albo nie będzie grał w ogóle. No. Taki mecz trochę memiczny, prawda? Bo najpierw Firlej, który nie wie o tym, że nie ma rozgrywającego po stronie Skry i popełnia błąd, trochę się czuje tak jak wiesz, Michael Scott, któremu gratulował poprzedni szef Ed Truck w The Office, a potem jeszcze wcześniej tutaj ukłony dla naszych znajomych z dzieła prasowego Skry, prank z Taylorem, który się zameldował, trzeba powiedzieć otwarcie, bardzo dobrze był Chatowie, bo gdzieś jest twój zakład, prawda, z Piotkiem Siekierskim z Volley Time odnośnie Willa Guni i po pierwszym meczu może powiedzieć, że szala była po jego stronie, no ale już czwarty set Willa, top. Zaraz pokażemy ten
zaraz pokażemy tego mema, bo no muszę przyznać, że dowieźli tutaj. To szukaj, a my postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czemu Salehi nie gra pierwszej piłki. To moim zdaniem on nie gra dlatego, że na razie zbyt szwankuje przyjęcie Vindicpolu AZS-ie, czyli gdyby postawić na parę De Falco Salehi, to by to wyglądało koszmarnie wręcz i nieważne, czy na rozegraniu byłby Jan Pirlej czy Bruno Rezende, to i tak niewiele dobrego by z tego wyszło. Dlatego moim zdaniem trzeba trochę pracy, żeby formacja z Gruszczyńskim i z kimś jeszcze właśnie trochę lepiej zaczęła wyglądać. Dopiero wtedy można ewentualnie tu stawiać na Salehiego, chyba żeby wystawiać zamiennie De Falco i Salehiego. No chyba, że ewentualnie może o to chodzi. No ale z kolei to wejście Salehiego na przyjęcie w meczu z Resowu pozytywne nie było i może po prostu Bonita się obawiał, że na razie nie jest w stanie przy tak funkcjonującej tej formacji w AZS-ie jeszcze Salehi odpowiednio działać, więc może to jest kwestia czasu tylko. Nie, no wiecie, no to przyjęcie wyglądało katastrofalnie. To nie jest tak, że wyglądało słabo. 7 błędów. Proszę, to jest właśnie ten PGS Kra Bełchatów i Taylor Witamy w Bełchatowie. No, Taylor Avril nie musi spłacać bardzo wysokiej kary, która była zapisana w kontrakcie za nieobecność, ale muszę to, ale trzeba oddać, że dobrze się czuł w Bełchatowie na pewno Taylor Avril, a w każdym razie zaczął się dobrze czuć. No i w zasadzie cały czas martwi mnie De Falco. W sensie ja nawet tak z ciekawości przyjrzałem, jak wyglądały te jego statystyki w przyjęciu w poprzednim sezonie. I on jedno tylko spotkanie miał, w którym nie popełniłby bezpośredniego błędu, a takie spotkania, że na przykład był mocno obciążony i 5 razy był trafiony zagrywką, tak w tym meczu 7. Dużo, w sensie dużo jest przy nim gry, bo dużo przyjmuje, mocno się go stara Firlej też uruchamiać, ale no nie radzi sobie jak na razie z tym poziomem gry. No jest zawodnikiem rozczarowującym. I bardziej mi przypomina Franciszka Ogórczaka, który tam swego czasu w Indykpolu AZS-ie przyszedł w Serie A i też miał dobre statystyki i też się wydawało, że oni tam Lewi Cabral stworzą mocny duet przyjmujących. Nie pykło, tak? No i tutaj jak na razie też nie idzie z De Falco. Przy czym coś, co trochę mi poprawia humor i daje mi nadzieję, jest też to, że ma momenty, w których potrafi popisać się zagraniami świetnymi. Więc to nie jest na szczęście tak, że to jest ciągła degrengolada i tak dalej, tylko po prostu ma takie momenty, które z jakimiś bardzo ciekawymi atakami po, nie wiem, czy ciasnym skosie, czy mocno przez blok jest w stanie to ogrywać i przyjęcia też mu się zdarzają dobre, ale jest rozchwiany po prostu. I ciężko jest budować na takim zawodniku, gdzie nie masz do końca pewności, gdzie ta piłka poleci, ani po ataku, ani po przyjęciu. Patrzę na tego mema, jeśli mi się jedna rzecz przypomniała. No to skoro Maciej Muzej gra kiepsko, Jakub Budzki jest kontuzjowany, to może Asseco Resowia powinna zakontraktować Itasa Trentino. Rekordzistę. 138 na godzinę. No nieprawdopodobny zawodnik, co? Swoją drogą, no nie, gdyby nie ta pomyłka, to przypuszczam, że większość by tego wpisu Herba Polu nie zauważyła, więc jakby marketingowo to nie jest taki aż strasznie głupi ruch, jakby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Tak, ja się czasem zastanawiam właśnie, na ile te wtopy to są takie kontrolowane, żeby, wiecie, poszła beka, ha, ha, hi, hi, wiecie, udostępniamy, a w sumie wszystko wiedzieli, no ale tutaj ewidentnie. Widzieliście tego mema, ale tam poszukajcie Herbapoli, Itas Trentino, to wysoka klasa. Co jeszcze o PGS Krze Bełchatów? No to tak trochę bez zaskoczenia też, że niestety, ale to przyjęcie pod szyldu Kacpra Piechockiego. No mecz bardzo zły, jeżeli chodzi o element przyjęcia. No i to Kuba, zresztą ty otwierałeś tę naszą dyskusję o tym meczu od przyjęcia i dużo było biegania. Musiał pobiegać Grzegorz Łomacz w tym meczu, tak samo jak i zresztą musiał pobiegać i Jan Firle i Karol Jankiewicz. Jeszcze Fabian Drzyzga, nawet mi się przypomniało, że dziś oglądałem Prawdę Siatki, właśnie Wojciech Drzyzga przytoczył prywatną rozmowę, czy tam jakąś tam wymianę SMS-ów z Fabianem i Fabian powiedział, że będzie musiał chyba jakieś solidne kolce do butów zamontować, bo będzie dużo biegania, coś takiego. Więc jakby taka, nazwijmy to, samokrytyka zespołu Fabiana Drzyzgi. To jest bardzo mocno team building, wiesz, na tym etapie tak mówić o kolegach, no ale inna kwestia jest taka, że chyba Skra jest trochę na to przygotowana, trochę mniej gra środkiem. Łomacz, nawet jeśli ma dobre przyjęcie, to też stara się jakby ułatwiać grę, mam wrażenie, przyjmującym, dlatego że jak grasz przeciwko Skrze z Łomaczem, to
to ja na przykład gdybym grał, to bym skakał do środka zawsze, no bo generalnie no jakby widzisz macza, mówisz środek. Więc to też może być taki sezon zaskoczenia, że jednak tego środka będzie mniej, chociaż akurat w tym meczu, co było środka 18 razy, 16, na przestrzeni 5 setów to niedużo jak na łomacza, prawda? Wiesz, no to niedużo, ale z drugiej strony miał 9 przyjęć w punkt przez cały mecz, więc to zależy jak spojrzeć, tak? No Kacper Piechocki 7 błędów, tak? Tyle samo co De Falco? Nie, tylko 3, ale 4% perfekcyjnego przyjęcia. Nie, no ten pierwszy set generalnie w przyjęciu screenie wyglądał tak źle, potem moim zdaniem się posypało i nawet ja po pierwszym secie chyba na Messengerze wam pisałem, że Kacper Piechowski gra całkiem niezły mecz, ale to było po pierwszym secie, tak, potem się już tak dobrze to nie prezentowało. Czy to też pokazuje, że chyba te dwie drużyny będą drużynami, które mogą falować w sezonie, prawda, i mieć sety top i mieć sety flop. Właśnie i to trochę, wiecie, no i to jest takie dobre pytanie, co jest prawdziwą twarzą, czy PGS Kry, czy Indyk Polu AZS-u Olsztyn, tak, no bo czwarty set AZS-u był setem fantastycznym, bo tam wszystko działało, bez wyjątku. No i ja mam trochę taką teorię, że jeżeli potrafisz zagrać te sety fantastyczne i potrafisz zagrać sety beznadziejne, to ja chyba wolę jednak, żeby drużyna grała taki sposób, bo to ci daje nadzieję, że będzie w stanie nawiązać do tych najlepszych setów. A jeżeli powtarzalnie gra średnio, no to powtarzalnie będzie no, średnio to wyglądać i średnio będzie też z punktowaniem i średnio będzie z wygrywaniem setów, więc myślę, że i kibice PGS Kry, i kibice Indyk Polu AZS-u Olsztyn mogą tutaj właśnie szukać raczej też pozytywów, tak, ale nie wiem, kto sobie szybciej poradzi z ułożeniem przyjęcia, bo znowu jest troszeczkę tak, że o ile wskazujemy też na De Falco, ale tam w zasadzie cała linia źle wygląda. No. Tak, bo nawet też Robert Andringa, jak na siebie, to bardzo słabo przyjmował. Parę takich sęków było, że to aż nieprawdopodobne, że to był Holender akurat. Dokładnie, no i nie wiem, no może De Falco ma troszeczkę, może Bonita uporczywie chce zrobić z De Falco zawodnika, który będzie pokrywał, wiecie, większe pole w boisku, bo on ma dość dużą przestrzeń. Albo, że będzie przyjmował floty. No przyjęcie flota De Falco jak na razie jest beznadziejne. Jest, mówię, to jest tak, że jeżeli piłka leci flotem w kierunku De Falco, to ja jak na razie drżę o to, że on będzie w stanie to przyjąć chociaż do trzeciego metra. Chociaż do trzeciego metra. Wiesz, Królicki go wyjaśnił, teraz Kłos tak samo go tam męczył, no generalnie wydaje mi się, że to jest, no właśnie pytanie, czy odpuści szybciej to granie Olsztyn, ale trochę nie ma kim go asekurować, bo tu nie ma takich dwóch W teorii Gruszczyński i Andringa mogliby go w dwójkę asekurować, natomiast no, nie wiem, czy Bonita to się zdecyduje, bo sam i Andringa i Gruszczyński, co powiedzieliście, no oni dwaj nie radzą sobie na tyle, żeby kogoś asekurować. Tu nie masz pary Zatorskiej Antiga, które ci zasekuruje takiego trzeciego kontę, tak? To nie jest takie granie już chyba. Moim zdaniem cały flot na świecie. Najlepszy flot na świecie gdzie jest? No w Polsce myślę, ale no, Polsce, chciałem tylko powiedzieć, że cała trójka gra poniżej oczekiwań, to jest może właśnie ten cień szansy, że oni są po prostu na razie bez formy, albo nie wiem, jakoś obciążenie treningiem, bo nawet TJ De Falco we Włoszech tak słabo nie przyjmował, w kadrze USA też tak słabo nie przyjmował, a jeśli jeszcze dołączymy do tego słabo grającego w przyjęciu Andringa, no to może to jest ten cały obraz właśnie, że dajmy im trochę czasu i może wrócą do jakiejś sensowniejszej dyspozycji. To jest moja jedyna nadzieja dla AZS-u, no bo z takim przyjęciem to kiepsko. No mówię, to nie jest aż taka siła. No i Karol Butryn. Kto skreślił Karola Butryna po pierwszym meczu? Ja wiedziałem, że to jest niemożliwe, żeby on po takim okresie przygotowawczym nagle tak zjechał z dyspozycją, więc nie jest to dla mnie żadnym zaskoczeniem. Pomógł mu powrót Firleja, bo też zaczął pierwszy set średnio. No tak, pierwszy set, nie wiem, tam 3 czy ileś, 4 piłki chyba skończył, na jakieś 8 czy 9. Więc tak, kiepski początek, ale potem z biegiem meczu już przypominał tego Karola Butryna, do jakiego nas przyzwyczaił. Mi się tak kojarzy akcja przy 9-10 w drugim secie. Wybieramy MVP meczu Olsztyna? Tak, właśnie. Właśnie a grafika? Właśnie odpalam. Dobra, ankieta zaraz będzie. Ciekaw jestem, czy przewrotnie dodanie jednego z zawodników, czy to nie będzie tutaj przypadkiem trollingu. Trochę się tego spodziewam, no ale wiedziałem, co robię, wiedziałem, co czynię. 9-10 drugi set, serwuje Koi, chyba właśnie w Andringę, albo w De Falco, idzie Heban. Ratuje to
chyba idzie chyba w defalko, Andringa to ratuje padem i tak z 4 metra ze środka Butryn kończy. To takie podsumowanie było meczu, co moim zdaniem dużo dźwignęło jednak Olsztyn, tak? Że mieli kogoś, kto był w stanie w trzecim secie ich pociągnąć. A to jeszcze taka jedna akcja, która pokazuje jeszcze trochę rozchwiania AZS-u Olsztyn, czyli jak Firlej zaserwował w aut, to się Skra zarąbała ze zmianami. No to tak jak mówię, tak. I nie mieli rozgrywającego na boisku. No i cały czas jeszcze AZS ma nad czym pracować, ale gdyby to się skończyło 0-3, to w zasadzie byłoby to uczciwy obraz sytuacji, tak? I w ogóle bym wtedy nie szukał optymistycznych stron, ale no taki urok siatkówki, że to się bardzo, bardzo szybko zdarza się odmieniać. Dobra, no myślę, że jeden plus jeszcze, bo żeby ankieta miała czas, żeby jakby się wyklikać, to jeszcze tylko wspomnę dobry aspekt tego spotkania, to powrót do składu Mateusza Poręby, który bardzo dobre spotkanie zagrał i myślę, że to jest aktualnie lepszy zawodnik na środek siatki niż Szymon Jakubiszek. No zdecydowanie lepszy. MVP letniego cyklu Grand Prix. Dokładnie, więc no trochę problemów ze zdrowiem jeszcze na początku właśnie Mateusza Poręby, ale to może być jego sezon. Bo trzeba zwrócić uwagę, że to nie byle kto naprzeciwko, nie byle kto naprzeciwko siatki stał, tylko stał Karol Kłos i Mateusz Bieniek. A mimo to rzadko mi się zdarzało w ostatnich sezonach, gdy śledziłem mecze AZS-u, że widziałem, że środkowi tak grali tak na równi. Więc jest szansa na to, że faktycznie i Poręba i Avery będą mogli być takim bardzo istotnym też elementem ofensywy drużyny. No ale większość piłek mimo wszystko zawsze idzie do skrzydłowej, więc no jeżeli nie dźwignie tego Defalko i Andringa, no to na miejscu Bonity już się powoli bym zastanawiał nad tym, jak to pozostawiać. Bo może Andringa, Salehi jednak, tak? Bo Defalko jest no, bardzo rozchwiany. No ale się buduje, tak? Może się zbuduje i tak jak mówiliśmy Asekoresowi, że muszą się budować, tak i budować się musi Indykpol AZS Olsztyn. Dobra, tyle o tym meczu i taki trzeci mecz, który wyróżniliśmy jako ten, o którym chcemy porozmawiać, czyli ten, w którym były jakiekolwiek emocje. Znaczy jeden czwarty sensacyjny. Tak, to jest czwarty mecz, ale mówię, że jeden był sensacyjny i z tych, o których mówiliśmy, że były duży poziom emocji, no to projekt Warszawa. Tak, projekt, nie werwa. Projekt Warszawa kontra Kuchni. Szósty set. Ankietę domykamy, Atanasiewicz zdecydowany zwycięzca tutaj, ale Piechocki co czwarty głos wasz uzyskał, więc klasa. Dobra, Kuprum Lubin przyjeżdża do Warszawy, przyjeżdża po, no myślę, że dobrym meczu z PGS Crew Bełchatów, chociaż no też pokazał ten mecz z Indykpolu AZS Olsztyn, że Skrę można jednak tam jakoś tam złamać, no ale przyjechał Kuprum Lubin, no i chyba nikt się na Torwarze, bo mecz był na Torwarze, nie spodziewał, że ten pierwszy set może wyglądać tak, jak wyglądał. A tam Kuprum ośmieszyło projekt, który tak troszeczkę pompowaliśmy po pierwszym meczu z Radomiem. No tak, no to tym razem już tak nie zachwytał Jay Blankenauer, to było w tym pierwszym spotkaniu w Warszawie, to było w Radomiu akurat. Musiał sięgnąć Andrea Anastazji po Trinidada i trzeba przyznać, że akurat dobrą zmianę dał. No ale zaczęło się sensacyjnie, bo Lubinianie wygrali do 18 i podobnie jak w tym pierwszym meczu mieli szansę na tiebreaka. Czyli jak gdzieś, powiedzmy, ktoś sobie wyobraża drużyny z dołu stawki, to na razie zdecydowanie Kuprum Lubin wygląda po prostu najlepiej. Obok no. Jeszcze GKS-u Katowice. Obok GKS-u Katowice. No i mało brakowało, mieliby przynajmniej jeden punkt, bo i mieli na przewagi mecz z PGS Grą Bełchatów, czwarty set. I tak samo było teraz. Przegrana 31-29, a zdaje się, że Marcin Waliński miał chyba w górze piłkę setową, znaczy tak, tak meczową, tak, setową dla Lubina. 29-27 chyba miało być wtedy. No tam dobrze stanął chyba z bloku, ale nie wiem, czy Kwolek, czy po prostu Wojteczek to wyjął już w obronie, bo to była całkiem składna akcja, więc mam wrażenie, że ten Lubin wygląda fajnie. Przyjemnie się to ogląda. Właśnie, ale przyjemnie się ogląda, ale no, czy nie macie zeszłorocznego déjà vu? Czyli no dużo tak. Spotkań wyrównanych, dużo setów wyrównanych, gdzieś tam szarpanie, tych podgryzanie tych faworytów, a na końcu... A dorobek punktowy nie miejsce, rósł. Tak? Rok temu 11 miejsce, to daj Boże, takie samo miejsce pewnie w tym roku i też by byli zadowoleni, tak? Jednak trochę nad tą grupą pościgową. Co się zapewne rzuca w oczy w graniu Lubina? Według mnie bardzo sensowna praca z tyłu. Taki sznyt Pawła Ruska, czyli to, że jest walka o każdą piłkę,
taki, że jest w tej drużynie moim zdaniem taka dobra energia. To może głupio brzmi, ale czuć, że oni między sobą grają ze sobą i czują takie pewne zrozumienie między sobą w graniu już na tym etapie. Czuć też to, że Sekita próbuje grać po swojemu, czyli przyspieszać. No wydaje się, że na tym etapie próbuje też ułatwić grę Kapicy, czyli oni dostają najtrudniejszych piłek, tylko dostaje trochę jak Muza i mówiliśmy o tym, tak, że nie jest tą opcją numer jeden, że raczej wysoka piłka idzie na drugie skrzydło. Nawet sam fakt wyboru przy tej piłce, która mogła dać przedłużenie meczu, był Kapica w pierwszej linii, a jednak mimo tego dwa razy piłkę dostawał Waliński, więc to też pokazuje, wydaje mi się, sposób grania Lublina, który będzie graniem ambitnym, graniem dobrym graniem w obronie, natomiast graniem, które po prostu będzie miało swoje ograniczenie jakościowe, jeżeli chodzi o osoby i zawodników na boisku, tak? Bo i Waliński, i Ferenc to nie są tacy zawodnicy, którzy są w stanie grać w mojej ocenie 40 piłek w meczu na efektywności 40% plus. Mówię, złam przyjęciem Lubin i możesz ich rozsypać. W sensie odrzuć ich od siatki i zaczyna się problem. I w tym trochę przypominają mi Indyk Pola ZS zeszłoroczne, też tak było trochę, że wystarczyło odrobinę odrzucić AZS od siatki i zaczynały się grube problemy, bo tam ani Damian Szulc, ani Żaliński, ani Szot, to nie byli zawodnicy, którzy bardzo by dowozili. A może nawet przypomina mi zeszłoroczne Kuprum Lubin, gdzie było dokładnie to samo, tak? Też mówiliśmy, że ta skuteczność lewego skrzydła taka sobie, no tutaj może Florian Krage jest takim, nie wiem, lepszym odejściem na środku, tak, w tym momencie ofensywnym. Ale no to mówię. On jeszcze w bloku jest taki, wiesz, trochę zamulony w bloku jest jeszcze. Przy czym wiecie, no to są drużyny też, które na notę śmieje się trochę grają i właśnie Lubin tak kolejny sezon tak wygląda, jakby oni odrobinę na notę grali, ale to granie na notę też się wiąże z tym, że to jest dobrze poukładana drużyna i mówię, ja chyba wolę oglądać mecze takich drużyn właśnie jak, nie wiem, Kuprum Lubin, które są poukładane, ale wszyscy wiedzą, co mają robić na boisku, niż te takie rozchwianie początkowe wielu drużyn, które widzimy na parkietach. Więc Kuprum wie, co chce grać i gra to konsekwentnie i widać tym myśl trenera Aruska właśnie, o czym też powiedziałeś, Kuba. I też widać styl właśnie tego zespołu, czyli po pierwsze to, co powiedział Kuba, czyli poukładanie w defensywie, dobrze funkcjonująca gra obronna i generalnie tam z tyłu jest wszystko tak, jak powinno wyglądać na miarę ich potencjału. No i też ich stylem uważam, że jest to, że ciągnięte są trudniejsze piłki przez lewe skrzydło, przez Ferenca i Walińskiego, a Remigiusz Kapica, mimo że trzeba mu oddać, że zagrał dwa dobre mecze, po kilkanaście razy punktował w obu spotkaniach, to nie jest tym takim killerem i raczej nie do niego, czy to Sekita, czy wtedy Stępień jeszcze w poprzedniej kolejce będą posyłać najtrudniejsze piłki, no, i jestem ciekawy, jak killera będą... Killera nie ma. Tak, killera nie ma, dlatego jestem cały czas jeszcze ciekaw, czy do tego dobrze funkcjonującego zespołu dopasuje się i doda coś ekstra jeszcze John Wendt. Swoją drogą to jest ciekawe, że zakontraktowali go chyba jeszcze oficjalnie przed pierwszym spotkaniem, a tu już minął ponad tydzień i dalej go nie było w kadrze meczowej, więc jestem ciekawy, co tam co takiego się dzieje. No ale może na kolejną... Nie wiem. Trenuje już z Lubinem, czy nie? No właśnie. Nie wiem, nie interesowałem się tym tematem jeszcze, ale no jest to zastanawiające. W każdym razie liczę, że to może być coś ekstra właśnie względem Kapicy, może trochę więcej ciężaru w ataku na siebie weźmie i może jeszcze bardziej Kuprum Lubin będzie nas pozytywnie mogło zaskoczyć. Bo na razie jest pozytywnie. A co w Warszawie? No, po dobrym meczu Petkowicza Petkowicz nie zagrał? Jakieś problemy osobiste? Tak, znaczy komentujący to spotkanie Adrian Brzozowski powiedział, że w skrócie, że nie bardzo mógł się skupić na siatkówce, a dzisiaj z prawdy siatki wyłapałem, z kolei Jerzy Mielewski powiedział, że coś tak zrozumiałem, że na 3 dni musiał wyjechać do Serbii. Okej, no to nie wnikamy, w każdym razie no mamy nadzieję, że to nie jest nic, co by mogło, nie wiem, być dużym problemem jakimś, więc trzymamy. Zagrał Michał Superlek, zagrał poprawnie, nie było żadnych fajerwerków, ale zagrał poprawnie mniej więcej to, co pokazywał właśnie w zeszłym sezonie. Dobra, no to typy do ankiety właśnie, no bo Kwolek, Nowakowski wiem, no ale kogo jeszcze byście wyróżnili, tak jakbyście takich 4 mieli, bo takich bardzo mocnych kandydatów to nie widzę. Grobelny trochę schowany, Superlak trochę schowany, Wrona... A to nie uważacie, że będzie styl trochę, że Grobelny schowany najbardziej nie będzie taki właśnie sposób dystrybucji? To jest właśnie ciekawe, bo i w pierwszym spotkaniu i w drugim Grobelny dostawał bardzo mało piłek, głównie było sypane do wtedy Petkowicza, teraz Superlaka i do Bartoszak Polka, swoją drogą. Który jest top.
Tak, Bartosz Polek top, podobnie jak Uroš Kovacevic też top i Zibi Boniek też top. No i Kwolek gra świetnie, no i wtedy do Petkowicza też ciężko było mieć jakiekolwiek zastrzeżenia, teraz do Michała Superlaka też, ale ciekawe to, że Grobelny tak mało piłek właśnie dostaje. A jak tłumaczycie zmianę Blankenaua na Adearo, tak? No bo to też mówiliśmy w poprzednim meczu, że ten Blankenaua tak nam się bardzo podobał. No i co? No to... I zmiana, tak? Po dwóch setach, no to tym, no, i to po dwóch, w sensie jakby ten drugi set już był wygrany, tak? Przez Projekt Warszawa, no. Myślicie, że to było jakieś umówienie się na to, że akurat dostanie dwa sety Dearo, czy czego się doszukaliście w tej zmianie? Znaczy, ja tylko krótko powiem, że mnie po prostu Blankenau tak nie zachwycał, jak grał w poprzednim spotkaniu, ale nie za bardzo jestem w stanie to merytorycznie super podeprzeć, że akurat nie wiem, w tej akcji bym zagrał inaczej, a w tej inaczej po prostu ogólne wrażenie z jego grania nie było dobre. No i też to, że oni przegrali z tym Blankenauem pierwszego seta, a wszedł Trinidad i zaczęło to wyglądać lepiej, no to tu chyba jest całe wytłumaczenie, że spróbował Anastazji coś zmienić. Przede wszystkim Blankenau, więc Dearo grał bliżej siebie, mam takie wrażenie, że nie dość, że zaczął kiwać, bo chyba 3-4 razy kiwnął, chyba dosyć skutecznie, zaktywizował wronę i może to było takie, wiesz, założenie, że masz wejść i trochę zmienić jednak rytm gry, bo może Anastazji widział, że mimo wygranej drugiej partii, no to bez tej zmiany będzie ciężej. No finalnie było ciężko w czwartym secie, ale to jest taki komfort tego, że ci rozgrywający mogą się rotować i jeżeli obaj złapią to zgranie z zespołem, to będzie tylko z tego mógł korzystać Anastazji, bo akurat wiemy, że on rozgrywających lubi zmienić. Bo i robił to w Gdańsku, Janusz Kozłowski rok temu, więc to jest coś takiego, co on lubi zrobić. I gdzieś tam dać parę wskazówek rozgrywającemu drugiemu i gra się odmienia. No, ma ten komfort Andrea. Jestem w takim razie jeszcze ciekawy, jak wyglądały treningi w Warszawie. Czy nie było na przykład tak, że Michał Superlek w treningach głównie grał z Trinidadem, a z Blankenauem nie było czasu, żeby oni się dobrze zgrali? Może tu jest jakaś odpowiedź. Możliwe. No i właśnie, co tu jeszcze dodać? Coś, co może być trochę zaskakujące, to jest to, że pomimo 22 punktów na liczniku, to przez cały mecz Kwolek tylko 3 breakpointy. Więc no dostawał piłki no raczej po prostu w pierwszej akcji, tak? Taka była jego rola, no ale wywiązywał się z tego fantastycznie. No i na pewno no, Piotrka Nowakowskiego można wyróżnić, bo powrócił trochę do tej swojej średniej bloków z Mistrzostw Europy, gdzie tam po prostu blok z hakiem dużym na seta zagrał, 6 bloków punktowych, no i chyba tyle. No Kuprum walczy i bardzo doceniam tę ich walkę. Projekt Warszawa no, nie zaprezentował się aż tak spektakularnie, co też trochę nadaje innego znaczenia temu meczowi z Radomiem. Bo myśleliśmy, że to jest tak, że Werwa zaprezentowała się fantastycznie, przyjechała z Aksa i też ten Radom rozgniotła, tak? Czyli po prostu Radom ani projektowi, ani Zaksie specjalnych problemów nie zrobił, więc no kto wie, no zobaczymy, no to drużyna, która może też jakiś tam potencjał w sobie ma, ale jak na razie no nie ma co wyciągać daleko idących wniosków na podstawie właśnie spotkania przeciwko Cerradowi NA Czarnych Radom. I to jest też być może jakaś odpowiedź do tego, że zmieniony został Blankenau, bo akurat te mecze Radomia oba pokazały, że oni bardzo słabi są w bloku, więc Blankenau miał de facto ułatwione zadanie w tym pierwszym spotkaniu, a teraz lepiej reaguje może Kuprum Lubin i już tak gra Blankenaua aż tak nie zachwyca. Dobra, no to chyba teraz takim blokiem jednym te 3 pozostałe spotkania, czyli te spotkania, których emocji praktycznie nie było, bo te drużyny, które przegrały, zaprezentowały się po prostu mizernie. 6 set. No i właśnie, i tak nie chcemy tego bardzo przyciągać, bo i tak już, jak widzicie, tam na liczniku godzina z hakiem dużym. 3 mecze, o których trudno jest powiedzieć cokolwiek więcej niż to, że no, zwycięzcy pokazali absolutną dominację. Jastrzębski Węgiel, Stal Nysa 3-0, Cera Tenea Czarni Radom u siebie 0-3 z grupą Azoty Zaksą. No i Ślepc Malów Sobałki 3-0 z Lukiem Lublin. My tak nieśmiało typowaliśmy, że w tym meczu Ślepska z Lublinem może jakaś niespodzianka, ale jednak jeszcze daleko Lublinowi do takiej gry, żeby z suwałkami dobrze zorganizowanymi powalczyć. I to w sumie dla mnie był najciekawszy mecz przed... Tak, bardzo efektywnymi. I to był dla mnie najciekawszy mecz przed kolejką. I mówiłem, że myślałem, że seta Lublin urwie. 3 punkty nie wiedziałem, ale spodziewałem się, że seta urwie, ale suwałki po prostu są na tyle powtarzalne,
że cholernie ciężko jest je złamać. Tak? To trzeba mieć trochę więcej siły niż miał Luk Lublin. Na razie ten Luk Lublin po prostu nie ma siły ataku dla mnie w ogóle. Wiesz, jest cecha wspólna, wydaje mi się, że te trzy drużyny, które przegrały 0 do 3, to są drużyny dzisiaj po tych dwóch kolejkach, które będą miały no najciężej, tak? To gdzieś szybko te dwie kolejki nam pokazały, bo fakt, że grali często z mocnymi, najbardziej innym, bo gra z mistrzem, wicemistrzem Polski, no ale to generalnie pokazuje pewne cechy wspólne w tych zespołach, tak? Czyli bardzo mało szkody zagrywką, dosyć przeciętna praca na bloku, tu akurat w tym tutaj Radom chyba najsłabiej wygląda, niska bardzo siła na skrzydłach i to chyba są takie trzy cechy, które możemy u tych trzech drużynach na dzisiaj, które mają bilans 0-6 setów, zobaczyć, prawda? Przepraszam, Nysa, nie, Nysa też ma... Nie, Lublin ma, jeden set ugrał Lublin z Jastrzębskim Węglem. No tak, tak, tak. No tak, ale no generalnie chyba te trzy drużyny na tym etapie byśmy powiedzieli chyba, że mają największe problemy z grą. Tak, też napisaliśmy zapowiedzi tego odcinka, że trzy ekipy w cieniu, czyli właśnie Luk Lublin, Cyradena, Czarni Radom i trzeci zespół to jest Stal Nysa. Widzimy teraz grafikę Ślep z Malów-Suwałki, tutaj na pewno trzeba pochwalić znakomity występ Bartłomieja Błądzia w parze z Piotrem Łukasikiem, którzy no, zagrali no, na świetnych procentach w ataku. Nie mogli znaleźć Lublinianie odpowiedzi na to, żeby ich zatrzymać. No też sami nie mieli na tyle dobrej siły ofensywnej, żeby jakoś się postawić dobrze w zorganizowanej ekipie Andrzeja Kowala. To się rzuca w oczy chociażby, no to słabość na lewym skrzydle, to się powtarza cały czas od meczu już z Jastrzębiem. Drugi bardzo słaby mecz w ataku Jana Nowakowskiego. No i zaczyna się dla Grzegorza Pająka problem, bo Bartosz Filipiak nie zagrał takiego meczu jak Jakub Jarosz. I w związku z tym, no ciężka orka na ugorze na razie w przypadku Luk Lublin. No myślę, że bardzo, znaczy myślę, że oczekiwania względem Nowakowskiego pewnie były odrobinę większe, natomiast on już w zeszłym sezonie wyglądał w ataku tak sobie. I tak się zastanawiałem, czego to jest kwestia, tam może nie wiem, Firlej, Nowosielski. Myślałem nad tym, tak? I jak na razie początek sezonu też wygląda tak, że no 16 razy atakował Nowakowski i 4 razy zaatakował skutecznie. I wydaje mi się, że jeżeli jesteś drużyną taką jak Lublin, no to jednak bardzo pomogłyby ci właśnie skuteczne środki. Czyli jeżeli Sobala i Nowakowski nie grają skutecznie, to wtedy skrzydłowi niestety nie mają tyle jakości. Jeżeli nie ciągną za sobą środkowych rywala, to się zaczyna problem przy równym, ustawionym podwójnym bloku. No a tak jak mówisz, Pająk głupieje, no bo Nowakowski mu nie kończy. Sobala raczej takie granie krótką przy sobie zazwyczaj, to nie jest raczej jakieś, nie wiem, spektakularne wrzutki, więc to raczej te formy nie są bardzo skomplikowane i myślę, że to odrobinę przesuwa. Wiecie, no te na przykład jak masz możliwość zagrania takiego, wiecie, fajnego haczyka, no to bardzo pomaga skrzydłowemu, no bo w każdej, wiesz, no trochę rozciągać i środkowego. Tutaj tego trochę brakuje i nie dość, że same w sobie te skrzydła jak na razie mizerne, no to właśnie ten środek też na pewno nie pomaga Lublinowi. No ale też trudny rywal Suwałki, to nie będzie łatwa drużyna do ogrania, co bez dwóch znaków. Dokładnie, na pewno pocieszający może być powrót Wojciecha Włodarczyka. Na razie z ławki rezerwowych, no ale jak to powiedział trener Daszkiewicz, to będzie podstawowy gracz i od jego dyspozycji na pewno to będzie dużo zależeć, bo jest problem z atakiem na lewym skrzydle, który być może Wojciech Włodarczyk będzie w stanie choć trochę rozwiązać. Dobra, no to teraz co? Kolejny mecz chyba, no bo tak omówiliśmy, więc Łukasik, Bołądź, no i środkowi też. I tak wam wiesz, to jest różnica, tak wam, nie? No i Sapiński w końcu skuteczny, w końcu nie tylko zagrywka. Tak, a taki blok u Czarka Sapińskiego się pojawiło, także jeszcze oprócz zagrywki dołożył coś więcej. Dobra, już bez ankiety. MVP? Łukasik czy Bołądź? Bo to tak, albo może... Nie wiem, Łukasik na zachętę, że jednak... Łukasik niech będzie. Myślę, że fajną pracę też pomogła Suwałką Zaksa, tak? Przygotowali Łukasika. On chyba wyzdrowiał na finał Ligi Mistrzów, prawda? Już był w kadrze, więc chyba zaczął sezon przygotowawczy top, jeżeli chodzi o zdrowie, więc to procentuje. Mówię, bardzo trzymamy kciuki, bo no, gdyby było zdrowie, to kto wie, gdzie byłby sufit Łukasika. I też chłopak tak. Swoich regionów, prawda?
No tak, no Ostruda akurat. Więc tam pamiętam, że go kiedyś tam na Łowtórze w Starych Jabłonkach widziałem jeszcze te lat ileś tam, 8 tam, 7, 8. Więc on chyba, no, chyba w ogóle ze Starych Jabłonek jest, jeżeli dobrze pamiętam. Więc okolice Ostrudy. No i wychowany KZS-u Olsztyn, więc to trudno, mówię, trudno, szczególnie, że mówię, trudno nie mieć sympatii akurat do tego zawodnika. No trochę losy, trochę koleje losu go porają życiowo, ale no, potencjał sportowy bardzo duży. No i z takim właśnie Bołądziem i Łukasikiem, no to można sobie grać, tak? Masz świetne dwa skrzydła, a do tego jeszcze dorzucasz w sumie środkowych, umiejętnie dawkowanych przez Tuanigę. I no i fajnie to wygląda w Suwałkach, naprawdę. Plus Liga. Dalej. Czarni Radom, Zaksa 0-3 i też mecz zupełnie bez historii. Dodatkowo jeszcze problemy ze zdrowiem, z mięśniami brzucha holenderskiego środkowego Parkinsona. No i gdzie szukać nadziei, powiedzcie, dla Radomia jak na razie? Chyba tylko w tym, że rywale bardzo trudni. A ty, Filip, oglądałeś jakiś ich mecz na jakimś turnieju przedsezonowym, czy nie? Nie, przez sezon nie widziałem ani przez chwilę Czarnych w żadnym spotkaniu kompletnie. No to gdzie nadzieja? W sensie, no znaczy, bo... Największy problem to jest dziura w bloku, czyli no jest, bardzo tak. Słabo funkcjonuje blok. No. Nawet nie patrząc na liczby, a liczby też to pokazują, no to widzę tam duże rozchwianie i nie za bardzo tutaj widzę pole do poprawy, zwłaszcza, że no raz po raz coś na środku wypada, bo ściągnęli sobie Parkinsona, zaczęli pewnie z nim pracować, żeby jakoś go wkomponować do systemu bloku Czarnych, no i za chwilę ten Parkinson wypada i czytałem, że jakaś kwestia to może być 3-4 tygodni. Więc już jest Sadkowski zameldowany na parkiecie, gracz jeszcze młody, niedoświadczony. No i znowu jest kolejna próba czasu, żeby pasować w system grania jeszcze Sadkowskiego. Do tego mamy chociażby Bartłomieja Lemańskiego, który akurat w ostatnim czasie z bloku nie słynie. Jeszcze mówił Krzysztof Stermak o tym, że on dobrze funkcjonuje, jeżeli ma piłkę rozgrywaną przez przeciwnika obok siebie, czyli blisko siebie. Ale patrzymy na skuteczność środkowych Zaksy, no i to nie wskazuje na to, że Bartłomiej Lemański dobrze się spisywał w tym aspekcie. No, no nie, bo... na MVP jest Smith. Ale Piotr, no ty w ramach poznawania siatkówki mówisz o tym, jak duża jest rola środkowych w bloku, na przykładzie, zaraz ci oddam głos, w przykładzie naszych zawodników z Rio, a z mistrzostw Europy środkowych. I teraz Radom zagrał 6 setów. Tutaj 3 bloki, 1 wyblok. W meczu pierwszym z Warszawą 0 bloków, 5 wybloków. 6 setów, 9 efektów jakichkolwiek po stronie bloku na rozegranych akcji co najmniej, no co, co najmniej 80, a jeszcze, 90, tak? A jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz. Ilość punktowych bloków środkowych 0. To jest co? To jest Santany chyba jakiś blok, tak? Nie wiem. To wiesz, to rywale atakują ci 130 razy i wydawałoby się, że chociażby przy odrzuconej piłce, no 120 pewnie, nie wiem ile tam było, no 57 w tym meczu, no to w drugim pewnie drugie tyle, więc koło 110-120 razy i 120 razy masz okazję zablokować i nie wychodzi ci to ani razu, a zdarzało się odrzucić od siatki przecież Zaksę. Więc to i znowu właśnie to, co mówisz, Filip, że jeżeli ma przy sobie, no to tak samo łatwiej może jest ustawić ten blok potrójny, gdy piłka jest gdzieś dociągana z pola, bo wtedy te mankamenty w postaci przemieszczania się środkowych nie są aż tak widoczne. No a tutaj mówię, no dwa bloki Kęcierskiego, jeden blok Faryny i nie. Jeden wyblok Lemańskiego. No pamiętam ten wyblok Lemańskiego. Pamiętam ten wyblok Lemańskiego. To był wyblok na chyba Norbercie Huberze. Poszła kontra i Lemański został na tej kontrze wrzucony w podwójny blok i został zablokowany, więc nawet jak ten wyblok już się pojawił, to szybko zostało to spacyfikowane, bo Zaksa postawiła podwójny blok na środku siatki na kontrze Radomia. No, także... Co nie pasuje tej Farynie w tej hali w zagrywce, bo on na razie nie ma zagrywki w ogóle. Zagrywki nie ma, ale w ataku też gra słabo na razie, znaczy przynajmniej w tym meczu z Zaksą chociażby, no 0-6. Właśnie, a cała drużyna od początku była w jednym miejscu, tak? Cała drużyna. Jak to się działo, że ten Faryna potrafił aż tak fantastycznie grać w Będzinie w tym sezonie? Że naprawdę tam wtedy się no, wyróżniał. To trochę case Damiana Szulca się trochę tworzy, co? Który też zagrał spektakularny sezon w Treflu Gdańsk, ale no coś tam nie idzie za ciosem. Jak w przypadku Butryna, który zagrał
Myślę, że fajnie w Katowicach, potem dobrze, bardzo dobrze w Radomiu już i powtórzył to Brysowi, no to jest troszeczkę inna sytuacja niż jednak zawodnik, którego bierzemy no po jednym sezonie tak fantastycznym, spektakularnym. Tutaj właśnie komentarz Marku Furze, klasyczny overhype, no tak jak mówię, no to jest też kwestia powtarzalności tego, jak w innych drużynach się odnajdujesz. No ale nie z Zaxą i nie z projektem Warszawa Czarni mają punktować, więc ja bardzo jestem ciekaw, jak to w tym dole wszystko wygląda, bo na razie to się wydaje, że wszyscy są beznadziejni, ale pytanie, jak na tle walki z Lublinem, z Nysą, właśnie Radom wtedy będzie sobie radził, bo to na razie właśnie te trzy drużyny można wskazać jako te najsłabsze. No i taki trzeci mecz już na finiszu, czyli Jastrzębski Węgiel i Nysa. Dobra, jeszcze MVP tego meczu, David Smith, czy jakieś alternatywy? Może Kaczmarek też z niezłym meczem chyba? Ciężko jakoś tak jedną postać wyróżnić i chyba też tym tropem poszedły pan przyznający te nagrody dla Davida Smitha, że tak może w kolejnych spotkaniach aż tak nie będzie miał okazji, żeby akurat jemu wręczyć nagrodę, to padło na Amerykanina. Powiedzmy, że ja się z tym zgodzę. Blokował, zagrywał i dostawał też piłki na kontrze, więc... Chyba 100% w ataku, więc wiesz. Dobra, ja na chwileczkę znikam. 5 na 6. No i co, Filip? Zaczęliśmy kolejkę 17:30 w piątek w Jastrzębiu. No i łatwo z tą Stalą Nysę. Zaczął się sezon w ogóle meczem w Lublinie właśnie z udziałem Jastrzębskiego Węgla, czyli ta pierwsza kolejka w Lublinie, w hali Beniaminka. I teraz drugą kolejkę też zaczęli Jastrzębianie. No i nie pozostawili wątpliwości, kto jest mistrzem Polski. Stal Nysa w kiepskim stylu, kolejne spotkanie. Pierwszy mecz, pamiętasz, z Zaxą? Też na niewiele sobie tak, ale mogli tutaj pozwolić. Zobacz, to co mówiliśmy odnośnie Radomia. 6 setów, 3 bloki, no 9 elementów, czy 9 momentów, które coś dały w bloku, prawda? 9 w 6 setach. Jastrzębie 21 w 3 setach. Przepaść. W ogóle ja sprawdziłem sobie takie już, to na razie nie ma sensu, bo na razie były tylko dwie kolejki, ale takie ogólne statystyki drużyny, to na razie Jastrzębie wychodzi 4 bloki punktowe na set. To jest... Nie, to wygląda kapitalnie, to jest po prostu, no i Piotrek zachwycała się klewno, bajeczka. Nie, no właśnie, wróciłem, jestem już z powrotem. A no, Jastrzębski Węgiel, nawet mówię, to trochę na przekór Toniutkiemu, a nie dzięki niemu, ciągle. Że ciągle jest takie poczucie, że to zgrzyta. Że trochę ze środkiem, no Wiśniewski i Gładyr parę razy wrzucani na takiego konia, że się nie da. Do tego trochę dochodzi też ta skuteczność Buaye, który no cały czas wygląda tak, że można go łatwo podbić albo wyblokiem zadziałać, żeby tam ta piłka spadła na ręce broniących dość łagodnym łukiem. No i Fornal, który też troszeczkę się męczył, tak? Jednak tych ataków bardzo mocnych, siłowych Fornala nie było. No niby nagroda MVP, ale też spektakularnego rezultatu tutaj nie było, ale blok fantastyczny i no i nie musisz wygrywać, w sensie jeżeli blokujesz 16 razy i do tego jeszcze masz ileś tam wybloków i dodatkowo jeszcze prowokujesz rywala do popełnienia błędu, no to jest strach pomyśleć, jak to Jastrzębie będzie wyglądać, gdy to Newt jeszcze złapie rytm drużynie, bo jak na razie taki mały potworek się robi. Bentara szybciutko wyleczony z grania, prawda? Tak, ten jeszcze Bentara wyglądał dobrze w meczach przedsezonowych, po czym przyszła liga i już tak dobrej dyspozycji nie prezentuje. Może będzie musiał po prostu odchorować sezon reprezentacyjny, który dla niego był dosyć długi, bo był i na igrzyskach z kadrą Tunezji, potem był na Mistrzostwach Afryki też z kadrą Tunezji, więc być może jakieś tam zmęczenie będzie musiał odczuć i przydałby się może trochę Patryk Szwaracki w lepszej dyspozycji, bo on akurat wszedł w tym meczu ze Strzębiem i skończył na 0% efektywności ataku, więc to akurat jego dobra zmiana nie była. No ale myślę, że akurat nie w Bentarze bym szukał głównej przyczyny kiepskiej dyspozycji Nysy. Po pierwsze, nie działa chociażby to, co powinno się poprawić. Na razie tego nie widać, być może ze względu na klasę rywala, czyli kiepskie przyjęcie, bo to miało ulec poprawie, na razie tego nie widzę. No i Kamil Kwasowski, który jest na razie ogromnym chyba zawodem. Tak, na razie trochę zamienił stryjek, siekierkę na kijek, bo ten zestawienie Łapszyński-Bućko nie wyglądało dużo gorzej niż zestawienie Pęczew-Kwasowski. Po dwóch oczywiście, dwa mecze i... Z mocnymi rywalami, to musimy podkreślać, tak, że na razie tak, grają dokładnie. Z mocarzami. Dokładnie, i to się tyczy, no mówię, no Lublina, no to trudno Suwałki za mocarza uznawać, no ale też drużyna na pewno dobrze wyglądająca na początku sezonu. Więc te wszystkie drużyny, które tutaj wskazaliśmy, no mają jeszcze dużo miejsca do poprawy, ale no obawiam się niestety tego, że jeżeli Stali Nysa nie będzie dobrego Bentary,
to nie będzie dobrego grania Stalinysa. I tak wyglądało to dokładnie w zeszłym sezonie. On potrafił atakować, przecież miał mecze, gdzie tam 40-50 razy. Pamiętacie, że przecież Nysa ograła Jastrzębski Węgiel w poprzednim sezonie? Tak, u siebie. Tak, tak. Że to wtedy jedna z tych porażek Reynoldsa, no i wtedy Bentara co dostawał, to kończył. No więc jeżeli masz takie obciążenie piłkami, jakie otrzymuje Nimir w reprezentacji Holandii i kończysz, no to super, to wtedy taka Holandia może powalczyć i może dojść do tego ćwierćfinału Mistrzostw Europy. I podobnie tutaj, no Stal-Nysa na pewno może walczyć, ale Bentara potrzebny, no jak tlen. Jak na razie bez tego tlenu Nysa się no, dusi trochę, tak? Nie ma pomysłu na to prowadzenie gry ofensywnej. No ale też jak mówię, no klasa rywala spektakularna, no to Jastrzębski Węgiel wyglądał jeszcze nieperfekcyjnie i no i my będziemy z Kubą w tym meczu piątkowym na projektu Warszawa z Jastrzębskim Węglem, no i to będzie pierwsza drużyna, która pewnie Jastrzębiu powie sprawdzam. Sam jestem ciekaw, jak to pójdzie. No smaczki, rywalizacja naszych przyjmujących, rywalizacja na środku, no pamiętamy grzmoty, jakie były w półfinale. 3-1 wygrał Jastrzębie, Budzki pomógł. Jestem ciekaw tego meczu teraz. No i chyba dwa najlepsze bloki naprzeciw siebie staną, przynajmniej na razie taki mam wniosek. Dwa najlepsze bloki, Torwar pewnie będzie praktycznie pełny, piątek nie 17.30, a już 20.30, czyli godzina taka spokojna, wieczorna. O, niewykluczone, że do Was dołączę w Warszawie, ale to jeszcze, jeszcze się okaże. Tak czy inaczej na naszego Instagrama śledźcie, bo jak się wybieramy na mecze, to raczej właśnie Instagram jest naszym takim medium komunikacji, bo już nie wrzucamy tych wszystkich naszych nagrań na YouTube'a, więc na pewno postaramy się jakieś smaczki wyłowić. Poprzednim razem jak byliśmy, to bardzo ciekawie porozmawialiśmy z Michałem Mieszko-Gogolem, porozmawialiśmy ciekawie jeszcze z Łukaszem Wiśniewskim też, więc zobaczymy, kogo tam uda nam się złapać. Kto waszym faworytem w tym meczu? No bo to już taki wstępniak też do no, meczu o Superpuchar, prawda? Bo ten mecz w kolejną środę. Dla mnie faworytem jest Jastrzębie jednak. Ale widzę cały czas mankamenty, ale faworytem jest Jastrzębie. Jestem w sumie ciekawy, czy wyjdzie Dusan Petkowicz, czy te jakieś tam problemy, o których się wspomina, czy to jest coś bardzo długofalowego, czy raczej spokojnie już Serb będzie mógł kontynuować sezon. To jak oni się zaprezentowali w pierwszym spotkaniu, no to wyglądali już znakomicie. Teraz Pypa ten Petkowicz też dobre wrażenie zrobili, ale mimo wszystko to jest... przeciwnikiem była Nysa i teraz Kuprum Lubin, czyli drużyny na pewno nie z jednej półki, to Jastrzębski Węgiel. Także to, tak jak ty powiedziałeś, powiedzą sobie sprawdzam, ale i tak faworytem dla mnie jest Jastrzębski Węgiel. Też tak myślę. 3-1 pewnie Jastrzębski Węgiel, no ale przekonam wygra lepszy. Tak, niech wygra lepszy, to takim truizmem myślę, że tego naszego live'a dzisiejszego będziemy kończyć. Co jeszcze w tej naszej następnej kolejce czeka? No Ślepsk Malów Suwałki, Indyk Poledzy, to jest Olsztyn na zamknięcie o 20.30. To jest drugi taki mecz, gdzie faktycznie może być bardzo dużo walki. No i chyba jednak Trefl Gdańsk, Kuprum Lubin i Aluron CMC Warta Zawiercie z GKS-em tak. Katowice. Takie mecze. Kowacewicz pobieg GKS-owi Katowice, sprawdzam. Dokładnie. Albo Kuba Jarosz zobaczymy. Albo Kuba Jarosz zweryfikuje. Wyjaśni Urosza Kowacewicza. Tak, no jak na razie pewnie najbardziej spektakularne występy indywidualne to właśnie Kowacewicz i Jarosz. No, stawiam też, no mówię, mimo wszystko stawiam na Zawiercie. A w Suwałki, jak myślicie, Suwałki AZS? No, na razie lepiej po prostu bardzo dobrze poukładaną drużyną są Suwałki, a AZS cały czas ma jakieś mankamenty i faluje swoją grą, więc dla mnie faworytem są Suwałki. Ale myślę, że AZS coś urwie. No właśnie, coś urwie, to się musi powoli zazębiać. Czasem takie sety naprawdę przełamują. A no ja przynajmniej ja bym sobie tego życzył, ale jakbym miał tak oceniać, odcinając się od sympatii klubowych, to dwa sety AZS-u będą takim wynikiem okej, tak? Jak na drużynę rozchwianą kontra drużynę, która już jest naprawdę tak mocna, że Suwałki już wyglądają jak jeden dobrze funkcjonujący organizm. No AZS trochę sobie amuzo, każdy zawodnik na boisku jeszcze cały czas, no ale taki urok początku sezonu. No dobra, no to co, finisz chyba tutaj, co? 21.15, zaczęliśmy chwilę później, więc tak gdzieś wyszło te godzina 30. Godzina 33. Prawie setka. W lewym górnym rogu meczu trwania.
Tak, ale wiesz co, ta godzina 33 to... A tak, dobra, godzina 33, tak, dobra. Ale wytrwaliście z nami, więc za to bardzo tak, wam dziękuję. Dzięki, że jesteście i za, dzięki, że jesteście cierpliwi, tak, do naszych wywodów. Tak, i co tam jeszcze? No to na Twitterze raz na jakiś czas tam mówimy, siódemkę że zapraszamy do dołączenia, do naszej ligi typowania w aplikacji No In. Więc fajna aplikacja i można tam typować moje spotkania plus ligi, więc mamy też swoją ligę. No i z ogłoszeń parafialnych to chyba tyle. Jasnowidz zakończony, nasze typy i tak jak mówimy, siódemka kolejki, jeszcze pewnie będziemy ten nasz odcinek wałkować przez kolejny tydzień. Akurat tak się w miarę przyjemnie składa, że ten tydzień do kolejnych spotkań jest póki co, więc nie ma takiego poczucia przytłoczenia i jest czas na to, żeby też nas odsłuchać na spokojnie i zaznajomić się z tym, co powiedzieliśmy. Więc podzielcie się z znajomymi, dajcie suba, dajcie lajka. Na razie. Trzymajcie się. Dzięki, do usłyszenia.